Także wiem, jakie to są trasy, bo czasami tutaj bywałem, a to, co znaleźliśmy z Andrzejem Sypytkowskim, no to pokazuje, że tych tras pewnie jest dużo, dużo więcej. Tak? Ja w pierwszej chwili, gdy Andrzej zaproponował tą trasę, to byłem trochę przestraszony, może nie tak przestraszony, ale obawiałem się, ale okazuje się, że to jest trasa technicznie dla kolarzy taka potrzebna. I właśnie to wyobrażenie o tym kolarstwie, tego typu kolarstwie już takim profesjonalnym, moje jest większe i myślę, że doświadczenia dzisiejsze, a mamy sporo uwag jeszcze takich drobnych, aby jeszcze lepiej się tutaj nam organizowało imprezy. Ja słyszę opinie od trenerów i zawodników, że impreza jest zorganizowana perfekcyjnie, także już mogę tylko pogratulować i mam nadzieję, ale że panie redaktorze, nie ma tak nigdy dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Że to jest dopiero początek takich dużych imprez tutaj właśnie u pana w Kazimierzy Wielkiej, bo już no, słyszeliśmy wcześniej, jak zawitał tutaj wyścig majora Hubala. Dobre opinie, teraz Mistrzostwa Polski, które zbierają bardzo dobre opinie, bo no ten czas krótki bardzo, kilkadziesiąt dni tylko mieliście na przygotowanie, a impreza zorganizowana jest na bardzo wysokim poziomie, więc mam nadzieję, że to dopiero początek współpracy pana z kolarstwem i że kolarstwo tutaj w następnych latach też zawita. Jestem przekonany, w całej pewności jestem, że tak będzie, ponieważ jak mówiłem, już dzieciaki i seniorzy od juniora do seniora tutaj jeżdżą i myślę, że tak będzie, że te warunki, które stwarzamy przez tą ścieżkę rowerową, ten ośrodek w przyszłości leczniczy i wody siarkowe, no spowodują, że będziemy tutaj atrakcyjni. A jak pan redaktor zauważył, że ludzie są tu bardzo gościnni, co na trasie zauważyliśmy, dzielnie znoszą utrudnienia, jakie przez te 3 dni powstały, utrudnienia komunikacyjne, za co w tym miejscu bardzo przepraszam, ale odbieram dużo słów zrozumienia i to cieszy. No na pewno myślę, że to fajna promocja też dla miejscowości tutaj, po których te wyścigi się odbywają. Przyjechała cała Polska. 700 blisko zawodników, a więc ten aspekt promocyjny dla też gminy jest myślę, że bardzo duży, a tak jak pan wspomniał, poza tym, że są fajne trasy, to też jest ta możliwość skorzystania tutaj właśnie z podreperowania trochę organizmu po sezonie, a dodatkowo też życzliwość ludzi, bo też miałem osobiście okazję posłuchać od trenerów, którzy mówili, że bardzo fajni ludzie tutaj są w tym regionie, tu gdzie mieszkają, wiadomo, że te wszystkie ekipy gdzieś musiały się ulokować i nie słyszałem nawet jednej krytycznej opinii, także no, tylko pogratulować. Dziękuję panie bardzo. Burmistrzu. Dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców, wszystkich moich współpracowników, bardzo dziękuję. My jako środowisko kolarskie bardzo cenimy sobie takich ludzi, którzy wspierają ten sport, wykładają nie tylko pieniądze, ale również pomagają w każdy sposób, bo bez tych ludzi, bez was kolarstwo niestety miałoby dużo, dużo trudniej i nie mogłoby funkcjonować. Ja zacytuję moich znajomych góralów. Dobrze, że jest nas więcej i będzie nas więcej. No właśnie cieszymy się, że jest nowe miejsce na kolarskiej mapie Polski, gdzie są tak fantastyczni ludzie, którzy czują, rozumieją. W imieniu tutaj wszystkich ludzi środowiska kolarskiego chciałem panu bardzo, bardzo serdecznie za to podziękować. Dziękuję bardzo i zapraszam do Kazimierza. Dziękuję. A my przechodzimy na trasę i tak jak widzieliśmy, na ekranie dużo się dzieje. Szymek Krawczyk cały czas ucieka, ale tam z tyłu był jeszcze niedawno bardzo mocno naciągnięty. A w tej chwili chyba to wszystko się już zjechało. Te próby jakieś tam ataków, które mieliśmy z przodu, chyba się zjechało, bo widzimy, że tutaj z tyłu zawodnicy jadą spokojnie. Andrzej Sypytkowski i za chwilę oczywiście przełączymy się pan
Mamy na stanowisku dyrektora Mistrzostw Polski Andrzeja Sypetkowskiego. Andrzeju, chyba byłeś na trasie. Co tam się dzieje? Bo tutaj czasami nam trochę urywa się sygnał i nie wszystko widzimy. No co się dzieje? Przede wszystkim prawdziwe kolarstwo, czyli bardzo mocno się ganiają, próbują atakować. Drużyna CCC próbowała od samego początku rozerwać peleton. Widać było, że narzucili kosmiczne tempo i część młodych kolarzy nie wytrzymało i musieli jakby odpaść od peletonu. No ale inne drużyny jakby reagują cały czas na jakby zaczepki drużyny CCC, więc gonią nawzajem. Tempo jest potworne. Jakbyśmy porównali to, co jest ścigane było w tych poprzednich kategoriach, widać, że to jest różnica olbrzymia. No właśnie widać, że od praktycznie drugiej rundy są próby ataków, próby rozerwania peletonu, próby odjazdów. Jak takie tempo będzie, no to tutaj w końcówce może zostać kilkunastu kolarzy, podobnie jak to oglądaliśmy w kategorii juniorów, gdzie do mety dojechało kilkunastu kolarzy i to z tej grupy były finisze i teraz ta selekcja tutaj już następuje od tyłu. Przy tych mocniejszych takich zaciągach, jak powiedziałeś, to widzieliśmy, że grupa się rwała, nawet po tej drugiej rundzie przejechało tutaj około 50 kolarzy, potem to się wszystko zjechało. No ale jaki scenariusz przewidujesz? Słuchaj, ja myślę tak, że przede wszystkim dużo kolarzy podjeżdża do mnie i gratuluje mi wyboru trasy, bo tak naprawdę to mielibyśmy dwa szczęścia. Po pierwsze szczęście to, że bardzo ciężka, więc tak naprawdę wydaje mi się, że jeszcze do końca nie widać, ale właściwie tak naprawdę będzie moment taki, że wygra najlepszy kolarz i myślę, że jednak ekipa CCC, która przyjechała w bardzo mocnym składzie, ma dużo dobrych kolarzy, że kiedy zostaną wszyscy najlepsi, to będzie jakby dwóch na jednego, zawsze będą mieli możliwość rozdania kart i będzie i pozostałym kolarzom ciężko z nim walczyć, no ale będzie ciekawie. No na pewno z rundy na rundę ten wyścig będzie coraz bardziej ciekawy, a to co mówiłeś a propos burmistrza, przed chwilą mieliśmy go tutaj na stanowisku i podziękowałem mu w imieniu całego środowiska, że kolejny człowiek, samorządowiec dołączył do naszej ekipy kolarskiej, czyli do środowiska kolarskiego, kolejny, który wspiera i jest to Kazimierza Wielka, jest kolejnym mocnym punktem, staje się kolejnym mocnym punktem na mapie kolarskiej Polski. I mieliście ile dni? 30, 40, żeby to zorganizować? Bo jak wiemy, no mistrzostwa miały się odbyć na Dolnym Śląsku, a w ostatniej chwili zostały przeniesione. Mistrzostwa Polski miały odbyć się w Dusznikach i właściwie ówczesne tamtejsze władze wycofały się z kolarstwa, dlatego że nie chciały ryzykować w dobie pandemii, to jest raz. Podjęliśmy decyzję, że podjęliśmy rękawice i będziemy walczyć. Ja przyznam się szczerze, że byłem w trudnej sytuacji, bo jednak Polski Związek jakby złożył mi brzemię organizacji Mistrzostw Polski, więc też nie mogłem jakby zawieść tego wszystkiego, bo jeżeli ja bym się wycofał, to praktycznie nie mielibyśmy Mistrzów Polski w tym roku, nie? Więc oczywiście trudna sytuacja, pandemia, ale Mistrzostwa Polski uważam, że powinny się odbyć. Więc wiele razy przejeżdżałem i do Buzka, wiele razy przejeżdżałem do Kazimierzy, wiele razy objeżdżałem tą trasę i oczywiście myślę, że jest naprawdę malownicza i wspaniała i naprawdę dla najlepszego kolarza, który wygra, to naprawdę będzie bardzo mocnym kolarzem, to jest raz. No co prawda mam teraz jakby z perspektywy chyba jeszcze w przyszłości, jeżeli byśmy coś robili, mamy jeszcze jedno czy dwie góreczki. A więc Andrzej, powiedz jeszcze o tych wszystkich ludziach, którzy przyczynili się do tego, że jak po prostu skontaktowałeś się, to mówią, przyjeżdżaj Andrzej, nie ma duszniki, ale my jesteśmy Busko i Kazimierza Wielka i podejmujemy tą rękawicę, a to ciężko zorganizować, bo przecież ta
pandemia, ale widzieliśmy, jak to wszystko jest pięknie zorganizowane, żeby było bezpiecznie, żeby nikt się nie zaraził, a te zarazki tam krążą, ten koronawirus przeklęty, przeklinamy go oczywiście nie raz, nie dwa i nie trzy, ale ceremonia nagradzania, wszyscy myją rączki, mierzenie temperatury, wręczanie i rękawiczek, i tak, żeby było i maseczek, żeby było bezpiecznie. To nie jest takie proste. Podczas wyścigu Bitwy Warszawskiej zagraniczni goście byli zachwyceni, że tak cudownie to zorganizowano. I jeszcze raz okazuje się, że w Kazimierzy, w Busku, że Polak potrafi. No tak, tak naprawdę. Jeszcze przyznam się szczerze, że dzisiejsza noc dla mnie i dla burmistrza Adama Bociocha była bardzo trudna, bo byliśmy cały czas w kontakcie, cały czas jakby patrzyliśmy na prognozy i od wczoraj do południa tak naprawdę, że wczoraj było bardzo gorąco, a dzisiaj miało być burze, prognozy były nieciekawe. Wiemy, że mamy tutaj jakby w różnych miejscach wąskie drogi i można było się spodziewać przy jakiejś burzy, że będą po prostu dużo błota różnego, żeby nam naniosła. W nocy mieliśmy sygnał, że przychodzi burza, my już zostawiliśmy te wszystkie cały czas, całą noc. Więc baliśmy się, że jak się, poza tym brama, wszystkie rzeczy, jak przyjdzie potworna burza, może być kłopot. Na szczęście, nie wiem, czy Adam ma takie układy, ale chyba ma, bo na szczęście wszystko przeszło bokiem. I w tej chwili, jak widzimy, zaczyna być coraz suszej, więc co prawda kolarze przyjadą uboceni, ale myślę, że wyschnięci i na pewno szczęśliwi, że dotrwali do końca. No i oczywiście tam w twojej duszy też kolarskiej gra, bo ileż to tysięcy kilometrów przejechał ten nasz Andrzej Sybytkowski, wicemistrz olimpijski. Ja już na wstępie wspominałem Krynica 95. Rzeczywiście 85 to był Leszek Piasecki, mistrzem tak. świata w Javera del Montello, a ty w Krynicy byłeś mistrzem 85 Polski. Wygrał 10 Andrzej lat później. To wszystko wiesz, wszystko pamiętasz. No i jednocześnie przypominam tą waszą jazdę po olimpijskie srebro w Seulu. No i tutaj czujesz, ta kolarska dusza gra. Kto tutaj takim jest asem, a kto może wyskoczyć z kolarskiego rękawka? No na tej trasie, czy na tym finiszu dwa lata temu wygrał Maciek Paterski. Z tego co słyszałem, jest w bardzo, bardzo dobrej formie. Jeżeli jego drużyna będzie na tyle silna, że będzie go mogła wesprzeć w tych początkowych momentach i przyjedzie w miarę świeży, myślę, że ekipa CCC będzie miała dość duży kłopot. Myślę, że drużyna w Ostrej jest bardzo mocna. Oczywiście ma zawsze serce Polski, jest bardzo dobrze zorganizowana, ma dużo świetnych kolarzy. Na następne jest wciąż na prowadzeniu całą jedną rundę, brała trochę więcej niż rundę, przejechał na czele wyścigu. To taki joker? No ja myślę, że CCC jakby wypuściła kolarza, bardzo dobrego kolarza. Przypomnę, że był w juniorach mistrzem świata na torze. Duży talent, mam nadzieję, że będzie się do końca rozwijał. Jakby zmuszając inne ekipy do tego, żeby zaczęły gonić, jakby męczyć się i wtedy CCC pewno będzie próbował kontratakować i próbować jakby rozgrywać, żeby z przodu było jak najwięcej kolarzy z ich drużyny, a jak najmniej z drużyny przeciwnej. Czwarta. No widzimy kolejne ataki, tam chyba na drugim miejscu widać charakterystyczną koszulkę ekipy Wostera. No i no widać, że peleton się przerzedził, że już ci, którzy byli nie do końca przygotowani, już jakby zrezygnowali. A tu widzimy nad zalewem, mamy jakby dwie drogi. Oczywiście zdecydowanie wolą jechać asfaltem, żeby było łatwiej. Jak peleton jest naciągnięty, tam jest droga prawie 3 metry szeroka, więc spokojnie wszyscy się zmieszczą. No i w dalszym ciągu ten Szymon Krawczyk znajduje się na czele wyścigu i widzimy, jak przeskakują kolarze właśnie na ścieżkę rowerową. Tak, wiemy, tak. Jak to Green Velo jednocześnie tutaj się rozwija pięknie. No tak, generalnie to jak jeżdżąc tym naszą trasą,
przecinamy kilkakrotnie ścieżki rowerowe i właściwie ROT, z którym współpracujemy, mnóstwo ścieżek budują tutaj, w wsparciu oczywiście Unii Europejskiej. I naprawdę tutaj jest takie miejsce, gdzie zapraszam wszystkich serdecznie. Jak ktoś chce pojeździć naprawdę na rowerze, kiedy żeby nie było dużo samochodów, wąskie drogi, ale dobre drogi, to jest piękne miejsce i warto tu przyjechać. Naciągnięty jest ten kolarski peletonik. Mówiliśmy, że niektórzy po prostu przyjechali. Taki był ten Piotrek Polus, niezrzeszony, ale był pierwszy na zakończenie pierwszego okrążenia i w swoim CV już zapisał się w historii Mistrzostw Polski. Przyjechał i na pierwszym okrążeniu pewnie mówi, a jak zaprawiłem na tym pierwszym okrążeniu, to popękało to wszystko. Takie małe kolarskie radości. No tak, tak naprawdę troszeczkę szkoda, że nie ma naszych dwóch największych gwiazd, Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majkę. Z tego co wiem, to Michał nie do końca był przekonany, że ta trasa jest taka ciężka, ale od sygnału swoich kolegów z drużyny wie, że jest ciężka, więc troszeczkę żałuje. Chociaż jakby przyznam się, że są usprawiedliwieni, bo oni są jednak jakby przeznaczeni na wielkie, wielkie, duże tury. Tutaj jakiś jest ryzyko. Polska jest w takiej grupy czerwonej strefie, więc sponsorzy czy dyrektorzy ekip ich po prostu nie chcieli ryzykować, nie chcieli, żeby oni tutaj przyjechali, bo jednak jeżeli w takiej ekipie któryś przyjedzie zarażony, to właściwie cała ekipa jest wyłączona, a tam są olbrzymie pieniądze i nie mogą sobie pozwolić. Bardzo mocno staramy się jakby separować, zachowywać ten dystans społeczny, ale widać zdecydowanie, że ekipa CCC, która jest zawodową ekipą, widać po nich, że oni są naprawdę, zdecydowanie zachowują taki dystans jeszcze większy, aż do przesady, ale to mają takie wytyczne, co się bardzo ich chwali. No właśnie, jak Kamil Gradek w Busku, gdzie zdobywał tytuł mistrza Polski w jeździe indywidualnej, na czas to dziennikarzy mówił, nie założycie maseczki, nie będę z wami rozmawiał. No tak, tak, taka jest prawda, że on to jest jednak zawodowy kolarz, który przygotowuje się. Wiemy, że jeżeli któryś z kolarzy zachoruje, to też badania statystyczne mówią, że pomimo, że kolarze są mocnymi, mają mocne organizmy, to jednak spustoszenie w płucach może być olbrzymie, więc nikt nie chce ryzykować, żeby w przyszłości. I oczywiście zdecydowanie rozumiem i wiem. Co prawda my jesteśmy jakby, organizujemy wszystko na powietrzu i dekoracje i prezentacje i prasowe, więc tak naprawdę przy zachowaniu dystansu społecznego mam nadzieję, że to będzie wszystko bardzo bezpieczne, ale jeżeli kolarze chcą być bardziej, że tak powiem, odizolowani, rozumiem i jestem za tym. No a ten peletonik teraz trochę takiego przestoju, ten Szymon Krawczyk na pewno jest bohaterem tego kolejnego okrążenia, tego poprzedniego, tego trzeciego, ten Joker, a tu jak patrzymy na tył peletonu, to widzimy spokój. Tak, myślę, że z przodu widać biało-pomarańczowe koszulki, które kontrolują sytuację. W tej chwili chyba jakby ekipa Wostera, widać, że zaczyna się zbierać. Myślę, że marzowce Serce Polski też powinno zacząć gonić, bo przyjdzie taka sytuacja, że pojedą. To będzie, zacznie być trudna sytuacja i myślę, że te pozostałe ekipy najmocniejsze w tym naszym peletonie, oprócz CCC, czyli Mazowsze Serce Polskie, ekipa Wostera i Wybateko, będą musiały po prostu albo się dogadać i dawać po dwóch, trzech kolarzy i zacząć gonić, albo któraś z i zacznie po prostu ciągnąć. A widzimy kolejny odskok, odskok z peletonu. Nice. Ruszył tam mocno w pogoni Michał na skokie CCC Development.
A przypominam, że na czele reprezentant ekipy CCC Development Szymon Kraczyk z numerem 106. Tam ta przewaga już stopniała troszkę, bo już tam było, proszę Państwa, 40, 30, 20 sekund. Pytanie tylko, czy ta czwórka, jak doskoczy, to pójdzie współpraca. Poczekajmy, zobaczymy. Ponownie przyłączam Państwa do studia Włodek i Andrzej Sypytkowski. No, usłyszeliśmy nazwisko Norberta Banaszka, o którym dużośmy powiedzieli, że to wielki talent, wielka moc, syn Darka Banaszka. No tych Banaszków jest, ta kolarska rodzina jest niesamowita. No to jest instytucja właściwie w polskim kolarstwie. Nie tylko organizują fantastyczny wyścig Bitwa Warszawska, ale ja z wielką przyjemnością wczoraj widziałem olbrzymią grupę na tym pięknym ujęciu na obozie. Są kolarze tego zaplecza, ci młodzi zawodnicy, jak to fantastycznie wyglądało. Ileż tam kolarskich talentów, a więc Darek Banaszek buduje tych kolarskich asów. Schodzimy w dół do kolarskiej młodzieży, ba, jeżdżą także panie. Skąd on ma po prostu tyle siły, zaczynam się zastanawiać. Myślę, że Darek jest jakby znany z tego, że on jest bardzo ambitny i nigdy nie odpuszcza i widać, że stworzył bardzo dobrą drużynę. Widać, że są logistycznie dopracowani do perfekcji, bardzo ładnie wyglądają. Także gratulacje dla Darka, który stworzył naprawdę fajną ekipę. Oczywiście dla polskiego kolarstwa i w ogóle dla kolarstwa. Im więcej takich ekip, to zdecydowanie lepiej, żebyśmy mogli podziwiać tych kolarzy, żeby ci młodzi kolarze mogli gdzieś tam się ścigać. A widzimy w tej chwili, że odjechało tych trzech czy czterech kolarzy. Mamy przedstawicieli z każdej drużyny, więc właściwie tak naprawdę peleton troszeczkę zwolnił, bo wszystkie te drużyny, które jakby rozdają karty, zaczynają jechać dość spokojnie, więc teraz pewno będą się, zastanawiają się ekipy takich pojedynczych kolarzy, tak nie wiem, jak Gołaś czy ktoś tam inny, i myślą o tym, jak to ten temat to rozegrać. Poza tym ekipy, które są jakby decydują, zobaczą, czy ten kolarz, który jest w ucieczce, czy są w stanie jakby podjąć ryzyko, żeby dać mu szansę walczenia o medal. Myślę, że dyrektorzy na Krawczyka. Przypominam sobie, jak to było w Świdnicy, gdzie Szymon zdobył, czyli został w jeździe indywidualnej na czas i ze startu wspólnego. A dzisiaj tata mówił przed chwilą, Nasa, który właściwie przez całe okrążenie nie mógł wrócić z powrotem do peletonu, więc no, było bardzo nerwowo, jednak dwóch zawodników z naszej ekipy szybciutko zostało mu do pomocy i wrócił, jest tutaj już z powrotem. I myślę, że ta grupa, którą mamy w tej chwili, jest zawodnicy, którzy mieli problemy, którzy mają słabszy dzisiaj dzień, no już gdzieś są za peletonem, a w tej chwili ci, którzy rozdadzą medale dzisiejszego dnia, no będą tutaj i są właśnie w tej głównej grupie. Mówiliśmy, że Paweł Bernas, który znajduje się w znakomitej formie, kolarz może być w tej znakomitej formie, a później się okazuje, że nie tyle przegrywa z rywalem, co przegrywa z własnym pechem. No ale jak się ma mocną drużynę, Mazowsze Serce Polski, to delegacja została i dociągnęli tego Pawła. No brawo, brawo. Tak robią najlepsze teamy
na świecie, ale tam się teraz ruch zaczyna dziać w tym peletonie, no bo to zbliżamy się, coraz bliżej jest półmetek wyścigu, jak to się mówi po kolarsku, żarty się skończyły, raki zostają z tyłu, a z przodu zaczyna się kocioł kolarski i ten wrzątek kolarski. Tak, no tutaj widzimy, że cały czas coś tam dzieje, czyli są próby, cały czas ataków, jest jeszcze sporo zawodników CCC, sporo Wostera, oczywiście Mazowsze Serce Polski, Wibatek, czyli te główne ekipy, które tutaj chcą powalczyć o zwycięstwo. Jest oczywiście i Michał Gołaś, jest Łukasz Owsian, czyli ci nasi tacy że starają się to kontrolować. Dla nich to jest w tej chwili, bym powiedział, no chyba dogodna sytuacja. Oni chcą wykorzystać pracę. Mazur Trudy, medal mistrzostw Polski i Łukasz Owsian to taka solidna firma, taki pracownik w tym peletonie. Może nie ma tych błyskotliwych w zespole Mazowsze Serce Polski, ale nie zawsze można to wszystko tak poukładać, bo to nie są szachy. No dokładnie, zawsze jakby przypominam zawodnikom, że możemy sobie omawiać na odprawie 100 sytuacji, a na wyścigu jest 101 i trzeba być na nią przygotowanym. Dzisiejszy wyścig pokazał, że troszeczkę był inny jakby od wcześniejszych mistrzostw Polski, jednak zawodnicy się starali pilnować i właściwie przez pełne okrążenie mieliśmy cały peleton. No i cały czas tutaj są próby odjazdów po 5, po 6 zawodników, ale no jeżeli nie że jednak te skoki, bo kolarze że ten wyścig elity będzie trochę podobny do wyścigu juniorów. Oczywiście nie mamy takiego upału, ale ta selekcja, czyli ta selekcja, jakby z przodu nie mieliśmy żadnej konkretnej akcji. W każdej rundzie odpadało po kilkunastu zawodników. Sytuacja może być podobna, czyli ci najlepsi będą tutaj forsować tempo, a jednak z tyłu będzie taka selekcja naturalna i ci zawodnicy będą odpadać. Będziemy mieli może w końcówce kilkunastu zawodników, którzy tutaj zachowają najwięcej siły, najwięcej mocy, no i z tych kilkunastu ewentualnie będzie już konkretny atak na metę, ale widzimy, że mamy tutaj chyba trójkę, czwórkę zawodników. Jest czerwono, jest pomarańczowo. No ale teraz trzeba tylko zobaczyć, czy ten układ pasuje. Spojrzeli na siebie, policzyli się, spojrzeli, co tam w oczach widać, jaka moc jest w nogach i chyba to się znów zaczyna zjeżdżać. I znów będziemy mieli tych 45 do 50, a jednocześnie uwaga do wszystkich kibiców na trasie. Ile nam się tego kolarskiego nieszczęścia
narobiło. No i oczywiście wyrzucamy te złe myśli, a tylko myślimy o takim zabezpieczeniu, ażeby na trasie Mistrzostw Polski w Kazimierzy Wielkiej, tak jak to przez te 3 dni ścigania od Buzka było, żeby wszystko zgodnie z fair play i zabezpieczone było na tym światowym poziomie. No i teraz znów te wyciągnięte bidony. Powiedz, Robert, co tam nalaliście do bidonów przed dzisiejszym startem? Ale... No, każdy zawodnik ma oczywiście swoje te indywidualne preferencje co do płynów na trasie. Z reguły jest to odżywka izotoniczna. Bidonów wypili. Dziś trochę ta temperatura jest niższa, może mniej będzie podawania tych bidonów, ale jakżeż to ważne jest, żeby nawodnić ten organizm. Mieliśmy także przypadek w Busku, że zawodnik pędził, dał z siebie wszystko, ale zapomniał o jednym, no, że trzeba po prostu popijać z bidonu, trzeba nawodnić organizm i w pewnym momencie stracił kontrolę nad rowerem, nad swoimi poczynianiami. Przypominamy, że ucieczka pięcioosobowa, przypomnijmy, Szymon Krawczyk, który jako pierwszy ruszył, miał nawet przewagę 55 sekund, ale potem ta przewaga zaczęła topnieć i nagle z tego peletonu zrobiły się kolejne odskoki. Numer 48, a więc Norbert Banaszek, on był tym inicjatorem Mazowsze Serce Polski, ale momentalnie za nim Mateusz Grabis, Foster ATS Team, przypomnijmy, dyrektorem sportowym tej ekipy Mariusz Witecki i Mateusz Staciak, który przed rokiem zdobył brązowy medal właśnie w Ostródzie, ale no powiedział już, że karierę trzeba zakończyć, ale dzisiaj jako jeden z dyrektorów ekipy Woster jedzie również tam w jednym z samochodów. I jest tam również numer 86, Sławny Damian Sławek, to zawodnik Vivateco Merckx Wrocław, znakomity, uzdolniony kolarz, który tak zaczynał swoją przygodę w województwie lubuskim, w Pomiestrzelce Krajeńskie. Potem był w ekipie Kartuzy i Wiesław Ciasnocha przygarnął go do siebie, właśnie powiedział: Sławek, do nas tutaj teraz dołączysz. I również z numerem 105 w tej ucieczce kolejny zawodnik ekipy CCC Development Team, Michał Jaskod. No a jak wiemy, oczywiście tam również mknie Piotrek Wadecki, nasz selekcjoner, a zarazem dyrektor sportowy, przypomnijmy, grupy CCC. Jest ta ucieczka cały czas. Oni są na czele, ale pamiętajmy, jak tutaj pojawią się przed nami, to proszę Państwa, dopiero będzie pół metek, szanowni Państwo, tego dystansu, a przypomnijmy, że cały, jaki mają pokonać, to jest, proszę Państwa, 196 km. Czyli krótko mówiąc, jest po prostu co jechać. Łączymy się ze studiem, w studiu Włodek Rezner, jak i również Robert Radosz. I jesteśmy znów na antenie i będziemy tak się wymieniać i tymi wiadomościami i jednocześnie zaglądać na trasę. No widać aktywność niesamowitą Norberta Banaszka. Ten młodziak w zespole Mazowsze Serce Polski, syn Darka Banaszka, widać, że poczuł też dzisiaj tą swoją wielką szansę, żeby pokazać, że ma moc co najmniej podobną do swojego taty, który przecież wygrywał ponad 200 wyścigów w kolarskim peletonie, w tych kolarskich zmaganiach. A więc Norbert Banaszek, moc jest w ekipie Mazowsze Serce Polski, no i ten pech tego Pawła Bernasa, ale on chyba jest liderem w waszej ekipie. No, myślę, że liderów jest u nas kilku akurat, bo jest wielu chłopaków, którzy mogą powalczyć na tym wyścigu i wygrać ten wyścig. Wszystko zależy oczywiście od dyspozycji dnia i od tego, jak się ułoży ten wyścig. Widzimy.
myśleliśmy, że już Paweł nie dojdzie do peletonu, bo no, on miał akurat w danym momencie Adrian Kurek do Pawła, no i udało się dojść tutaj jeszcze przed zakończeniem tej pierwszej rundy, ale właściwie cały gonił peleton Paweł, no i też jak wszyscy wiedzą, no jest to bardzo trudna runda, bardzo trudna, wymagająca. Ja też jeszcze zanim tutaj wysiadłem z auta, chwilę porozmawialiśmy z Markiem Rutkiewiczem, pytamy się go, jak sytuacja, co się dzieje, jak wyglądają inni zawodnicy. Mówi, że jest bardzo ciężko, bardzo trudno, więc ci doświadczeni zawodnicy wiedzą, o czym mówią i na pewno tutaj no, nie będzie jakichś przypadków i wygra tutaj najlepszy zawodnik, ale po bardzo morderczej walce jakieś przeskoki, jak ta grupka czołowa też się jedzie w tym odkrytym w tej chwili wszystko kontrolować, jak to wygląda. No kar na pewno nie będzie, to zdarza się podczas wyścigów dość często, szczególnie podczas jazdy indywidualnej, na czas, kiedy kolarze zapatrzeni w kierownicę roweru nie patrzą na boki i nieraz wcześniej zawracają, niż jest wyznaczony półmetek. Jednemu z kolarzy też się to zdarzyło podczas jazdy indywidualnej na czas w Busku. Nie będę już wymieniał nazwiska, też zarobił jakieś tam 15 sekund, ale sędziowie, którzy są bardzo surowi, ale to oczywiście także w interesie bezpiecznej jazdy kolarzy. No zaczyna się dziać, bo to już półmetek jest tuż i po ...30 jest do mety, to wtedy dopiero widać, na dużej prędkości rozpoczęli ten wyścig i też sobie przehulać w kolarskim peletonie, ale jak jest gaz od podnóża, to już wiadomo, że nie ma przeproś. No dokładnie tak jak mówisz, jest, ale tutaj mimo, że ten dystans nie jest jakiś strasznie długi, jeśli chodzi o elitę, to jednak przewyższenia na tej trasie nie ma takiego momentu, jak na niektórych trasach, że można sobie z tyłu stanąć na starcie i poczekać, aż się ułoży ten wyścig. Mówię tutaj o zawodnikach, którzy walczą właśnie w widzieliśmy Mateusza Grabisa, teraz leci nam ten dron wysoko i pewnie zajrzy do środka peletonu, a jednocześnie, jak to się w tym żargonie mówi, niektórzy kolarze po prostu zaczynają strzelać z tego peletonu. No tak, czasami się mówi, że strzelają jak z karabinu maszynowego. Dzisiaj był taki moment bodajże właśnie, między innymi jak Paweł Bernas do
wyklarowało, są już jakieś próby akcji, ale to dalej nie jest ta akcja chyba taka, gdzie peleton pozwoli, aby uzyskała jakąś większą przewagę. Cały czas jest tasowanie, już widzimy, że oni są na dojeździe tutaj do Kazimierzy Wielkiej. No i pewnie będą tutaj też musiały Włodku cię opuścić na dwa okrążenia. Może mi się uda wrócić z powrotem, będziemy wiedzieć większe szczegóły, co się tam działo na trasie i co się wydarzy jeszcze. Masz jakieś podwójne obowiązki, potrójne, już sam nie wiesz do czego w tym momencie. Żeby... No. A więc Robert, dziękujemy pięknie za ten komentarz ze środka, z tych wydarzeń. Robert Radosz, dyrektor sportowy ekipy Mazowsze Serce Polski. Będzie czwarta runda, będzie to koniec czwartego okrążenia i wiemy dokładnie o tym, że to będzie półmetek za kolarzami. No a jak ja już mówiłem tutaj, padły słowa dzisiaj rano, pamiętam jak przyjechaliśmy, a pan burmistrz mówi, zobaczysz Darek, o godzinie 13 po 13 tej promienie słońca będą. No i szanowni państwo, wszystko się w pełni spełnia tutaj w wykonaniu burmistrza. Jest już tutaj w tym momencie samochód policyjny prowadzący i oczywiście za chwilę też powinni być ci, którzy są na czele. Przypomnijmy, była tam ta ucieczka, ale poczekajmy, bo wiemy, że peleton nie zasypia, choć mamy też świadomość, że ta ucieczka akurat po każdy z zawodników tamtej naszych grup zawodowych był na czele, ale to jeszcze jest, proszę państwa, naprawdę prawie 100 kilometrów do mety, więc tutaj nie można jeszcze niczego przesądzać, bo tu naprawdę trzeba będzie jeszcze się dużo namęczyć. Jestem przekonany, że raczej chyba to i tak się jeszcze pozmienia, jeśli chodzi o tą ucieczkę w tym momencie. Jak mnie słyszy kolega Andrzej Piątek, prosimy go bardzo, Andrzeja. Natomiast ja teraz tam spoglądam w dolnej części, oczywiście przygotowani w tych boksach, proszę państwa, bo wiemy dokładnie o tym, że zawodnicy no, muszą uzupełniać te płyny, musi być to picie, trzeba coś tam przegryźć, to jest praktycznie 5 godzin na rowerze. To nie, tutaj proszę państwa, i nogi, i głowa musi cały czas pracować, aby dokładnie kontrolować wszystko, co dzieje się podczas tego wyścigu. Jakie są ataki? No i teraz widzę, jest samochód Mavica, a więc jest wóz neutralny. No i chyba za chwilę będzie, coś mi się wydaje, chyba cała grupa. Choć poczekajmy jeszcze, spojrzymy tam, bo są kolejni marszale, są kolejne motocykle, są kolejne wozy, które filtrują drogę zawodnikom. No tak, jest cały peleton. Brawo. Jeszcze raz brawo dla nich. Przypominam, to jest koniec czwartego okrążenia, ale pamiętajmy, że to oczywiście dopiero półmetek zmagań elity. Widać te twarze lekko brudne, widać te koszulki lekko zabłocone, no ale wiemy, ruszali w tym lekko padającym deszczu. To nie było takie proste. Wiemy dokładnie o tym, że ten deszcz padał na tych zjazdach, gdzieś tam były kałuże. No i teraz oczywiście już w promieniach słońca bądźmy przekonani w 100%, że tak będzie do samego końca tego wyścigu. A pamiętajmy, że dekoracja kategorii młodzieżowej, jak i elity, zaplanowana jest na godzinę 16:30 na amfiteatrze. No i skończyli tą czwartą rundę zmagań. Półmetek za nimi, ale będą pojawiały się kolejne sylwetki zawodników, bo wiemy dokładnie o tym, że nie wszyscy utrzymają to tempo tej grupy zasadniczej. I mamy tutaj właśnie tą kolejną grupeczkę. Tutaj widziałem rodziców Kamila Gratka,
i mamę i tatę byli w Busku, kiedy zdobywał złoty medal w jeździe indywidualnej na czasy i przyjechali również do Kazimierzy Wielkiej, aby tutaj oglądać swojego syna, który też na pewno o medale, ponieważ wiemy dokładnie i znamy, Kamil znakomicie jeździ w górach, wiemy dokładnie o tym, że potrafi to robić, znakomity nasz zawodnik, no i pamiętamy też, że był liderem klasyfikacji na ostatnim Tour de Pologne, właśnie klasyfikacji najlepszego góra, choć jak też wiemy, zgarnął jednak tą koszulkę. Inny z Polaków, Patryk Stosz z ekipy Bostera, który jedzie również w tym peletonie, bo oczywiście jedzie cała ekipa Bostera, ale też czekamy tutaj, mianowicie, bo ja jestem bardzo ciekawy tego Vivatechu. Tutaj rozmawiałem wczoraj z Wiesławem Ciasnochą, no i tak w tym momencie mogę powiedzieć, że mówi, zobaczysz Darek, zobaczysz Paterski, Maciek Paterski, widziałem go na ostatnim turze Bitwa Warszawska i nie ukrywam, że może to być też ten z faworytów, choć też musimy pamiętać jeszcze, mając na uwadze tutaj oczywiście w tym momencie już coraz bardziej suchą drogę, bo wiemy dokładnie o tym, że już na pewno gdzieś tam to fajnie nam wysycha po tym deszczyku, który wczoraj padał. To, o czym mówił Andrzej Sypytkowski, że nie tyle były obawy, że wyścigu nie będzie, tylko że czy w jakiś sposób nie zaburzy ta pogoda, którą zapowiadali tutaj Świętokrzyskim nad Kazimierzem, jak i również nad Błyskiem Zdrojem, że będą to potężne wyładowania, bo jak wiemy, takie w Polsce nastąpiły. Na szczęście Bogiem przeszło to i wiemy dokładnie, że możemy spokojnie dzisiaj tutaj w dobrych warunkach rywalizować, jeśli chodzi o szosowe mistrzostwa Polski. Jak nie słyszę, Andrzej Piątek, prosimy go bardzo. Natomiast ja pozdrawiam mamę Kamila Grabka, która widzę tutaj spaceruje. Bardzo ciepło, bardzo serdecznie pozdrawiam. Tak jak mówiłem, była w Busku Zdroju, cieszyła się, były łzy w oczach, kiedy jej syn zdobywał trofeum mistrzowskie w jeździe indywidualnej na czasy. No i widzę, że również pojawiła się w Kazimierzu Wielkiej. A dodam tylko, że Kamil Grabek startuje oczywiście w barwach grupy CCC, ale ja zawsze podkreślam i zawsze przypominam, proszę Państwa, Mazowsze Serce Polski, CCC, Vivatech, Boster, te nasze ekipy zawodowe. Pamiętajmy o tym, że tam trafiają zawodnicy z tych małych klubów, z tych małych ośrodków. Tam zaczyna się cała przygoda i tutaj mamy tych szkoleniowców, którzy oczywiście pracują z tą młodzieżą i między innymi właśnie Błękitni Kozie Głowy. To był ten pierwszy klub Kamila iść dalej, trzeba po prostu iść do innego, silniejszego klubu. To tak jakbym powiedział Andrzej Sypytkowski, który, proszę Państwa, mieszka na stałe na ziemi część Polski, to Warmia, Mazury. I tam oczywiście same początki przygody sportowej. To może jeszcze tak, bo mam go przy sobie na moment. Andrzejku, dokładnie kiedy się to zaczęło? Andrzej Sypytkowski. Poprosiłem go, żeby porozmawiał z trenerem. Tak się złożyło, że nie było to proste, żeby dostać się do sekcji. Teraz w tej chwili mamy odwrotne problemy. Ale już tak było, że trener robił jeden rower, wziąłem ten rower i ten mój kolega, który od roku sam się trenował, na pierwszym moim treningu okazało się, że będzie dzwonił go lepszy niż za ustem treningu. No to są właśnie te sytuacje, a tutaj Andrzej powiedział jedną ciekawostkę. Kiedyś to był problem z rowerem w klubie, a dzisiaj faktycznie można powiedzieć śmiało, że są rowery. Dzisiaj można kupić rower bez żadnych problemów, a czasami brakuje tych śmiałków, którzy chcieliby się podjąć po prostu spróbowania tego kolarstwa, bo oczywiście, jak wiemy i mówimy o tym,
To jest bardzo ciężka dyscyplina sportowa. To nie jest łatwe. Trzeba po prostu naprawdę no, być tym zapaleńcem, być tym twardzielem, bo tutaj jeśli ktoś myśli o karierze sportowej w tej dyscyplinie sportu, no to nie ukrywajmy, szanowni państwo, to naprawdę musi być mocne, mocne serce i chęć oczywiście, no i też nie ukrywajmy. Prasie i zaczynają się zjeżdżać, jak gdyby uśpiony troszeczkę ten peletonik i dlatego kolejna grupa dopadła do końcówki peletonu i powiększyła się ta zasadnicza grupa. A przecież minęliśmy półmetek wyścigu, już mają ponad 100 kilometrów w kolarskich nogach, bo znajdują się na piątym okrążeniu wyścigu. No mamy tych kolarzy, o których tutaj się mówiło podczas tego przejazdu. Ja spojrzałem na Piotra Brożynę, bo on otwierał ten kolarski peletonik. Kolarz z brodą, stąd właśnie Piotrek Brożyna ze Świętokrzyskiego, syn znakomitego naszego kolarza, zwycięzcy Tour de Polonii, Tomka Brożyny. Tomek wygrywał wiele wyścigów światowych, bo Rudy City w Quebecu wygrywał Wielką Nagrodę Quebecu, wygrywał na Hawajach, wygrywał w Australii, także duża postać. No a teraz jego córka w juniorach zajęła 11 czy 10 pozycję, żebym przypadkiem nie przeskoczył je z jej nazwiskiem na gorsze miejsce, chyba 10. Ewa Brożyna, a Piotr zaliczany jest tak po cichu, po cichutku do tych, którzy mogą wygrać i zwyciężyć na trasie Mistrzostw Polski tu w Kazimierzy Wielkiej. A więc zaczyna się ta druga część wyścigu i to pewnie Andrzej to najlepiej określi, kiedy wiadomo już, że kolarz wie, czy jest w formie, czy ma te nogi, ażeby dziś powalczyć o zwycięstwo, czy też myśli kołaczą się, że to nie mój dzień, że to nie dam chyba rady, a jak psychika zaczyna siadać, no to wszystko i nogi robią się z waty i w płucach brakuje powietrza i po prostu ten tlen spuszczony już w psychice kolarza przekreśla jego szanse na końcowy sukces. No coraz więcej kibiców jest przy trasie. Ten wczorajszy dzień to nas zszokował. Co tu się działo? Upał był niesamowity, no a jednocześnie te grille, to wszystko, co działo się przy trasie, dosłownie setki, jeśli nie powiedzieć tysiące, no, osób oglądało zmagania, kiedy ścigały się o tytuł mistrzyni Polski nasze panie, jak żywiołowo zareagowała na tytuł najlepszej polskiej kolarki Marta Lach, jak wyskakiwała do góry i powiedziała niedługo to zamienię tą koszulkę także mistrzyni Polski na koszulkę najlepszej w Europie, bo one od razu pojechały na Mistrzostwa Europy do francuskiego Plouet, a później oczywiście też mówiła o tych marzeniach, żeby być najlepszą na świecie, a że to wspaniała zawodniczka, młodziutka zawodniczka, która jednocześnie te wszystkie przeżycia z trasy później pisze na tym Facebooku, bo ma niebywałe wręcz zdolności do opisywania kolarskich wydarzeń i wszystko później czytamy, zagłębiamy się. Jest to kolarska literatura w najlepszym wydaniu. No podziwiam tą Martę Lach. Wczoraj druga była Kasia Wilkoza, trzecia, która była rok temu mistrzynią Polski, Łucja Pietrzak. I kiedy zapytałem ją, Łucja, no troszeczkę tam cię boli chyba ten brązowy
medal. Nie, nie, nie mieć złoto i mieć brązowy medal, no a jednocześnie przecież ja jestem mistrzynią Europy na torze także i po prostu ta Marta była dziś lepsza, a to było oczywiście... Po półmetku pewnie zaczną się takie bardzo konkretne odjazdy. Na razie tym bohaterem wciąż jest z tych, z przebiegu tej rywalizacji jest ten Szymon, który tak pięknie jechał, Szymon Krawczyk. A jeszcze raz nasi sędziowie wyświetlili nam obraz z końcówki tego czwartego okrążenia. I jako pierwszy właśnie przejechał linię tego czwartego okrążenia Piotr Brożyna. Ale już zajmuje miejsce na stanowisku Andrzej Piątek. No Piotrek Brożyna niewątpliwie też jest tutaj, nie mówiliśmy. On jeszcze wchodzą. Troszkę gdzieś tam podsłuchał, co się dzieje, jakie są plany. No i teraz na pewno również nam tutaj Andrzej podpowie, bo tak jak powiedziałem, sprawdził delikatnie, jakie plany mają poszczególne ekipy, ale przede wszystkim pamiętajmy, że do końca jeszcze mamy 4 okrążenia i bardzo proszę studio, Włodek Rezner i Andrzej Piątek. No właśnie, tak trochę porozmawiałem z różnymi ludźmi. I różne scenariusze przewidują, ale w zasadzie większość zdecydowana twierdzi, że tutaj do mety dojedzie kilkunastu zawodników, że to się rozegra wcześniej. Są też tacy, którzy mówią, że będzie solowy odjazd albo grupy dwuosobowej, trzyosobowej, takiej małej, no bo selekcja jest duża. To tempo jest coraz wyższe, a wszyscy jednym głosem mówią, że no... Polski. Jeszcze raz no, słowa uznania i podziękowania. Sprawdzili się, jeśli chodzi o organizację takiej imprezy, tak dużej imprezy, jaką są Mistrzostwa Polski. No i widzimy, że teraz co niektórzy odpadają od tego peletonu, a więc ten peletonik 45-50, bo dojechało jeszcze przestój w peletonie, a więc tempo znów zaczyna rosnąć i chyba tak jak Andrzej powiedziałeś, tutaj nie będzie dużej grupy, nie będzie 40 kolarzy, liczyło się w końcówce w walce o zwycięstwo, bo tam poszczególni kolarze już nie wytrzymują tego tempa. Naciągnięty jest ten początek tej czołowej grupy niesamowicie i mamy kolejne odskoki, kolejne skoki. Widziałem, jak tam Mateusz Grabis przesuwał się do przodu. No, on będzie pracował dla tych asów w swoim zespole. Tak to bywa często. Będzie pewnie pracował dla Patryka Stosza. Pamiętajmy w tej drużynie także Paweł Cieślik, a on ma medal z ubiegłorocznych mistrzostw Polski z Ostródy. No i Piotr Brożyna, który bardzo dobrze wygląda, kiedy kończył czwarte okrążenie na pierwszej pozycji. No i w grupie Mazowsze Serce Polski, przegrupowanie. Doszedł Paweł Bernas, jedna z mocnych bardzo karty w zespole Mazowsze Serce Polski po tym defekcie. Podgonili, jak to się mówi, i Paweł znów jest w peletonie, ale odrobić te siły, żeby przybyły po tym, jak trzeba było po defekcie gonić, to nie jest takie proste. No na tej trasie szczególnie, bo tutaj nie ma takiego momentu poza tylko tą dojazdową drogą do Kazimierzy Wielkiej, gdzie można ewentualnie ustawić wachlarza na pozostałych elementach, na pozostałych fragmentach tej trasy. Nie ma takiej możliwości, bo tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, tutaj jest ciągle lewa, prawa, wąsko. Także taki klasyczny wachlarz jest niemożliwy, stąd też no tutaj o teraz kraksa.
się przewrócił. I to chyba na tej kałuży przy zakręcie, tak martwiliśmy się, bo tam z pola pewnie troszeczkę tego błotka, bo te samochody dyrektorów sportowych poszczególnych ekip, kiedy nie wyrabiają tego zakrętu, to zarzucają i to błoto zaczyna krążyć po asfalcie na trasie mistrzostw, a wiemy, że takie śliskie błotko to bardzo niebezpieczne. Sucha, w tej chwili słońce nam tutaj zaświeciło w Kazimierzy, więc no miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej, że tak już do końca ta pogoda będzie się tylko poprawiać, żeby nie było takich przypadków, jak widzieliśmy przed chwilą, że zawodnik się przewrócił, że tylko sportowa rywalizacja spowoduje no, a jeśli chodzi o tą rywalizację, no to właśnie nie mówiliśmy tutaj o Piotrku Brożynie, ale to też jest jeden z tych zawodników, którzy na tego typu trasie, w zasadzie u siebie w domu, bo niedaleko stąd mieszka, też może tutaj powalczyć. Pokazywał nam w ostatnich startach, że jest w dobrej dyspozycji, ładnie jechał i Tour de Pologne wcześniej, Bułgarię wcześniej, też dobrze się spisywał, także ta jego forma jest dobra, zresztą na wjeździe indywidualnie na czas piąte miejsce. To też potwierdza, że ta dyspozycja jest dobra. No tutaj w czołówce widzimy w tej chwili są wszyscy liczący się, jest i Patryk Storz, jest Marek Rutkiewicz, jest Łukasz Wiśniowski, także no cała, ci wszyscy najlepsi się teraz mocno pilnują, cały czas jadą z przodu, mimo że to tempo jest coraz wyższe i oni jeszcze gdzieś do tej decydującej rozgrywki na razie póki co się nie włączają. Czyli nie wrzucają tego szóstego biegu, na razie jadą na tej piątce wyścigowej, a szósty bieg dopiero na następnych okrążeniach. No i stary lis, Michał Gołaś tam siedzi gdzieś ukryty, korzysta z jazdy tych polskich zespołów, a jest i Wibatek, i Woster, i Mazowsze, no i może być tak, że da im zmianę dopiero w końcówce na kresce, na linii mety, a przypomnijmy, że Michał Gołaś w Sędziszowie, a więc na ziemi świętokrzyskiej, zdobył tytuł mistrza Polski, to było 8 lat temu. Jak ten czas leci? No bardzo szybko dopiero mieliśmy Sędziszów, wcześniej mieliśmy chociażby Masłów, też tutaj na ziemi świętokrzyskiej. Rangi imprezy. Zawodnicy poszczególni próbują tutaj różnych rozwiązań i te różne rozwiązania będziemy obserwować do końca. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na pewno ci zawodnicy, którzy przejechali Tour de Pologne ciężki, są dobrze przygotowani do takiej trasy, chociażby no, czy Maciek Paterski, czy Adrian Banaszek, bo też jechał przecież w reprezentacji Polski Tour de Pologne, to też jest zawodnik, który może tutaj naprawdę dużo zamieszać i jeśli przyjedzie w pierwszej grupie, to na tym finiszu ciężkim też może być tutaj bardzo, bardzo niebezpieczny. Alan Banaszek, wielki pechowiec, także podczas Tour de Pologne, jak on marzył, żeby w Krakowie na zakończenie Tour de Pologne wygrać ostatni etap, jak się szykował, jak tam sprężył się po kolarsku, mówiąc, a tu trach, złapał gumę i marzenia prysły, jak bańka mydlana. No cóż, zdarza się, dużo mówimy o tym, że może być siła, moc, ale jak się nie ma tego kolarskiego szczęścia, to okazuje się, że no po prostu przegrywa się z pechem, a nie z rywalami. I także z Paweł Bernas podczas wyścigu Tour Bitwa Warszawska, kiedy znajdował się w znakomitej formie, kiedy wydawało się, że tak w cuglach kolarskich wygra ten wielki wyścig, no to przegrał trochę z pechem, a nie z rywalami, bo w decydujących momentach strzelała ta oponka na tych szutrach i okazywało się, że nie on, a Holender i Belk pomknęli do przodu. No to jest wszystko wpisane w życie kolarza, bo życie kolarza to nie tylko dziewczyny i plaża. Przecież tak to się mówi, ale i trud, i ten niesamowity wysiłek.
piąte okrążenie. A będą teraz już niebawem kończyć piątą rundę z tymi podjazdami pod Gorzków. Tam, jeśli jesteśmy w Gorzkowie, to serdecznie pozdrawiamy proboszcza Sławomira Sarka. To on tam z parafianami przy trasie wywiesił te wszystkie transparenty, te pozdrowienia, te serdeczności, przesunął mszę świętą, tak jak zrobił to też proboszcz miejscowej parafii Janusz Malarz, mówię miejscowej w Kazimierzy Wielkiej. No fajnie, fajnie, jesteśmy razem, jesteśmy wspólną taką kompanią kolarską, a jednocześnie taka wielka serdeczność, niech króluje właśnie serdeczność i bądźmy razem w jedności, bo w jedności wiadomo, polska siła. Piąte okrążenie. Jak już mówiłeś, Włodko, o tym szczęściu w kolarstwie, no to jest to niewątpliwie jeden z elementów składowych odniesienia sukcesu, tak jak jednym jest wiele czynników, które wpływają na dobre przygotowanie zawodnika do imprezy głównej, jest wiele czynników, które powodują, że zawodnik akurat jest w szczycie formy na imprezie, na której chce być. Tak samo też później już na tej samej imprezie, tak jak tutaj na Mistrzostwach Polski, wiele czynników musi zagrać, żeby ten sukces osiągnąć, żeby zdobyć koszulkę mistrza Polski. Jednym z nich jest właśnie szczęście. Nie tylko przygotowanie fizyczne, ale również przygotowanie mentalne do zawodów, do trasy, do pogody, tak jak tutaj było, ale też właśnie trzeba mieć ten łódź szczęścia, żeby nie przydarzył się jakiś upadek, żeby nie przydarzyła się kraksa, żeby też no, gdzieś nie mieć jakiegoś przypadkowego defektu. Te wszystkie czynniki decydują o tym, czy zawodnik staje na podium, czy jest gdzieś dalej, czy też musi się wycofać, no bo też tak bywa. I tak było między innymi właśnie na Tour de Pologne, gdzie Alan Banaszek bardzo, bardzo chciał stanąć na podium ostatniego etapu, no ale niestety pech pokrzyżował mu plany i nawet nie pomogło to, że gdzieś tam chłopaki właśnie, między innymi Adrian Banaszek, jechali z tyłu, oglądali się, chcieli mu pomóc, no ale cóż, no wiadomo, że na ostatnich kilometrach wyścigu tempo już jest tak duże, że nawet najlepszy zawodnik ma bardzo duży problem z tym, żeby doścignąć grupę. No bo w Krakowie na Błoniach pędzili z prędkością 60 km na godzinę i wrzucić, mimo że jest ta duża tarcza, że ten trybik jest niziutko z tyłu, no nie da się po prostu, bo to byłyby nadludzkie siły wydobyte przez samotnego kolarza. A więc przegrana z pechem i pewnie pomyślał, ale może na Mistrzostwach Polski pokażę to, na co mnie stać. A jak spojrzałem na peleton, tam mnóstwo jest znakomitych sprinterów, także jakby grupka taka z tymi sprinterami dojechała, bo i Sylwester Janiszewski tam się buja w tym kolarskim peletoniku. No, mówiliśmy o Szymonie Sajnoku, ta grupa sprinterów Mazowsze Serce Polski, bo i Adrian Banaszek, i Alan Banaszek, przecież oni potrafią zafiniszować, a i Paweł Bernas często pokazuje wielką klasę, kiedy dojeżdżają do tych ostatnich kilometrów. No i Patryk Stosz, który potrafi w jeździe indywidualnej na czas popisać się i w jeździe po górkach. A tu widzimy Roberta Radosza, który już ze stanowiska komentatorskiego pomknął gdzieś tam na trasę i pewnie czeka na wóz swojej ekipy, żeby przesiąść się, a jednocześnie spogląda na telefon, czy tam w tym telefonie nie mamy jakiejś wiadomości, kto tam próbuje odjechać. Andrzej też spogląda na te telefoniczne relacje z szosy i co tam się, Andrzej, dzieje, co tam przeskakuje, jakieś ta literatura kolarska buja się w twoim telefonie. No nie ma spokoju, nie ma spokoju i tego spokoju nie będzie już pewnie do końca. W tej chwili na czele trójka zawodników, która zaatakowała. To jest Adrian Banaszek, o którym tutaj mówiliśmy, razem z Łukaszem Wiśniowskim i Mateuszem Grabisem. Bardzo mocna trójka, bardzo dobrzy zawodnicy. No to już jest...
za czas. Banaszek jeszcze ma. Wydawało się, że będzie mistrzem świata. No niestety dopadli go, bo siła peletonu jest niesamowita, a jego tata Darek na mecie mówi, no i po coś ty chłopie zaatakował za wcześnie, mocny byłeś. A Adrian mówi, tato, ja chciałem być mistrzem świata. I rozpłakał się Darek i było tak nostalgicznie się zrobiło. No bo jak ktoś chce być mistrzem świata i wygrywać wyścigi, to musi zaryzykować. Natomiast jeśli jest fajterem takim jak Adrian, zresztą no, ja miałem okazję obserwować tych chłopaków, czy Adriana, czy Alana Banaszka na wielu różnych imprezach, na imprezach mistrzowskich również, mistrzostwach świata. Nie wiem, Alana Banaszka chociażby też w Dosze, w Katarze, gdzie był 10 w kategorii młodzieżowców. Niesamowita mentalność, poza wydolnością to również mentalne przygotowanie, ale tu się nie ma co dziwić, bo przecież to wynika z tradycji rodzinnych, z genów przekazanych przez rodziców. I Darek Banaszek, i Bogdan Banaszek, tata z kolei Alana. To też byli kolarze, ciągle jeżdżą na rowerach, więc wiadomo, że te geny zostały przekazane, również mentalność też do wygrywania. Każdy z nich ma w zasadzie mentalność zwycięzcy. I mówię, ta historia jeszcze z Richmond jest tylko tego potwierdzeniem. Jeszcze raz patrzę na skład tego peletonu. Wszyscy, którzy przed wyścigiem byli zaliczeni do faworytów, na razie uśpieni, ale proszę, niech Państwo na drugiej pozycji mamy Łukasza Wiśniowskiego, jak na trzeciej pozycji, ale już idą po zmianach. No to może być bardzo groźny odjazd i Adrian Banaszek pięknie pracują. Trzech wielkich kolarzy, Adrian Banaszek, Łukasz Wiśniowski, Mateusz Grabis. Było 35 sekund przewagi, a za chwilę zapewne radio wyścigu poda, że ta przewaga rośnie, bo współpraca jest niesamowita. Pięknie wyglądają na tle tych pól. Jesteśmy na Ponidziu, Kazimierza Wielka, Świętokrzyskie, piękne tereny, no i lato, pachnie polskim latem i oni pędzą. Widać, że te drogi zostały też połatane, ażeby było wszystko tak bezpiecznie dla kolarzy. Deszcz przestał padać, chmurki jeszcze się tam toczą, jeszcze przesuwają po tym kolarskim dziś niebie, no i temperatura jest w sam raz do wielkiego ścigania. Nie jest za gorąco, jest ciepło w miarę. Już wyrzuciliśmy kurtki, w których byliśmy, a kolarzom w tych koszulkach przewiewnych jest po prostu świetnie. No są kolarze, którzy uwielbiają upał, jak na przykład nasz Rafał Majka, tam dla niego 40 stopni to jest po prostu nic, jak to mówią, ale jak przyjdzie zimno i chłód, to dla Rafała Majki już są to nieodpowiednie warunki. Po prostu, jak to się mówi, oni są tak niesamowicie wycieniowani, ci kolarze, że kolarstwo dla tych zawodników właśnie w chłodzie, kiedy ta tkanka tłuszczowa nie za bardzo tam znajduje się na tych mięśniach, no to wiadomo, marznie się potwornie i przez to traci się kontakt z czołówką i przegrywa się nie tyle z rywalami, tylko w tym momencie z własną słabością, bo te warunki nie pasują kolarzowi. No ruch w peletonie, tam sobie pewnie przerzucili różnego rodzaju uwagi i mówią, uważajcie, bo tamten Adrian pędzi, Łukasz.
kolarzom z końca peletonu w pewnym momencie przyjdzie pęknąć, kiedy ten łańcuszek się rozerwie i część po prostu zostanie. Ale szalone tempo, powiedzieli, za mocni są te banaszki, za mocny jest ten Łukasz Wiśniowski, Mateusz Grabis i dlatego gonią, bo mają Macieja Paterskiego. No muszą gonić, bo układ tego odjazdu jest idealny. I również w Oster, także no, ich koledzy w grupie mogą sobie jechać bardzo spokojnie. Niestety nie zabrał się żaden z zawodników w Ibatechu i teraz ta dziewiątka widać jest na czele i bardzo mocno tu pracuje. To jest taki moment na przegięcie, kto kogo przegnie, czy ta ucieczka przegnie właśnie w Ibatech, czy w Ibatech przegnie ucieczkę. Jeśli ta przewaga będzie rosła i zwiększała tą swoją przewagę, no to w którymś momencie chłopaki z Wibatechu pewnie dadzą sobie spokój z pogonią, bo zobaczą, że nie ma sensu i ta ich pogoń nie przynosi żadnego efektu. Także na najbliższe kilometry pokażą runda, może trochę więcej, co się dzieje, czy ta przewaga zacznie się zmniejszać, czy też nie. No i przypominam sobie mistrzostwa z Ostródy, kiedy pojechała czwórka z naszym Michałem Kwiatkowskim, kiedy zaatakował Michał Gołaś, kiedy ta czwórka właśnie jechała na takie przegięcie, bo tam było 25 sekund, bo tam było 30 sekund na przetrzymanie i ci World Tourowcy przegięli, a później rozeszło się to, bo już w tym peletonie wiedzieli, że są bez szans. No tak, tamta sytuacja była o tyle ciekawa, że tam pojechali tylko zawodnicy właśnie, którzy byli w pojedynkę bądź we dwójkę, tak jak Michał Kwiatkowski z Michałem Gołasiem, a tutaj jest trochę inna sytuacja. Tam goniły ich cztery drużyny, no, ale jednak poziom tych chłopaków z World Tour był trochę wyższy. A my już tam przenosimy się do naszego drugiego studia. Darek Skorupa, mikrofon włączony. Zobaczmy teraz tutaj, bo mamy ich jak na dłoni na tym przejeździe. Dwójka zawodników, przypomnijmy, serce, nie, przepraszam, jeden CTC i oczywiście serce, ma duże serce Polski i Poster. A więc teraz oni teraz tutaj, za nim neutralny samochód, a więc wiemy, że to nie jest duża przewaga nad peletonem, bo nie ma wozów technicznych poszczególnych ekip. A teraz spoglądamy tam ponownie na ten podjazd do linii mety, bo on też daje się mocno we znaki i też po prostu trzeba będzie naginać do końca. Jest peleton, jest pomarańczowo, jest czerwono, ale Wibatek naciąga najmocniej. Oni ustawieni z przodu, oni w tym momencie najmocniej pracują. Aby nie pozwolić na odjazd tej trójki zawodników, bo przypominamy, że tam nie ma ani jednego zawodnika z ekipy Wibatechu. No i zobaczymy tutaj te kolejne samochody. W piątym okrążeniu i za chwilę już tam wracam do studia, do Włodka i do Andrzeja i bardzo prosimy. 40 sekund, ma defekt, nie wiem czy to nie Alan, bo taka sylwetka podobna, Alan chyba Banaszek, no pech w takim miejscu, kiedy idzie taki niesamowity kolarski gaz, wymiana koła, no i trzeba będzie zdać z siebie wszystko, aby dojść do peletonu, może trochę po samochodach. Tak to się robi. 40 sekund przewagi Adriana Banaszka, Łukasza Wiśniowskiego, Mateusza Grabisa w pogoni ekipa Wibatechu. I teraz po tej ścieżce proszę, jak te żółciutkie cytrynówki na czele, dziewięcioosobowa, bo im zaczyna uciekać. Uważam,
CCC i jest ekipa Mazowsze Serce Polski. Nie wiem, czy nie będą wycofywać, ażeby ten kolarz, który miał defekt może dwóch, trzech do pomocy, czy też pozostawią go, niech sobie radzi sam ten kolarz, który miał defekt roweru. Sylwetka była podobna do Alana Banaszka. Tak, wyglądało, że to Alan i przy tym tempie no tutaj może mieć problem, chociaż jeśli tej zmiany dokonano szybko, a wydawało się, że tak, no więc jest szansa, że gdzieś tam właśnie jeszcze nie stracił kontaktu z kolumną wyścigu z tymi samochodami. Po samochodach wtedy będzie mógł dojść, bo widać, że tempo, które nadają zawodnicy Wibatechu, jest bardzo... Wspominaliśmy, idzie na takie przegięcie. Chłopaki w ucieczce też dają maksimum z siebie i ta przewaga wydaje się, że jakby troszeczkę rosła, bo meldunki z trasy były takie, że jest 30 sekund, a tutaj na mecie zmierzyliśmy około 40 sekund w tej chwili, więc to jeszcze idzie na przegięcie i będzie. Tak powinien decydować o tym, kto będzie rywalizował o koszulkę mistrza Polski. Około 70 kilometrów do mety, do zakończenia tego wyścigu kolarskiej elity, bo znajdują się na szóstym okrążeniu, runda 24,5 kilometra rywalizacji. Jak Państwo zaglądacie i spoglądacie na relację facebookową organizowaną przez telewizję Banaszek, dziękujemy Darek, dziękują kibice, mówią coś niesamowitego. Oglądamy cały wyścig w tej telewizji internetowej. Wielkie podziękowania. Tak było na Bitwie Warszawskiej, że tam od początku, od startu do zakończenia. Telefony, przekazy też na Facebooku. Dziękujemy z Australii, z Nowej Zelandii. Polacy dziękowali, że mogli być w kolarskim peletonie. No także wielkie, wielkie dzięki, Darek, że umożliwiłeś kolarskim sympatykom słuchania i oglądania tego wyścigu. A wyścig ma swoją urodę, ma swoją krasę, bo proszę, Wibatech goni na niesamowitym zagięciu, a tam tacy mocarze pojechali. Adrian Banaszek, Mazowsze Serce Polski, Łukasz Wiśniowski, ekipa CCC i Mateusz Grabis, ekipa Woster. Od Mariusza Witeckiego, tego, który zdobywał w Masłowie, no to znów się do tyłu, ale byli Banaszek, Wiśniowski, Batek, czeską nogą. Wyścig wchodzi już powoli w decydującą fazę. Trzy okrążenia zostały do końca. 70 ponad kilometrów, więc no to już jest bliżej końca niż dalej. I dlatego tutaj się dużo dzieje. Niewątpliwie chłopaki z Wibatechu gdzieś tam zrobili błąd, trochę chyba przespali. I teraz i Marceli Bogusławski, i bracia Budzińscy, i Karol Kuklewicz, Maciek Paterski. Pewnie Maciek tam się bardziej chyba wiedzie, bo to on jest liderem ekipy, więc trochę pewnie się oszczędza, ale i Wojciech Pszczolarski, i Bartek Rudych, i Damian Sławek, Paweł Szóstka, to jest cała ekipa, która w tej chwili wykonuje niesamowitą pracę, żeby tą ucieczkę dogonić. No wciąż jest, a więc jak tutaj Andrzej mówił, to jest takie na wymęczenie, na wielkie przegięcie. Znów tam zaglądamy na stronę Radia Wyścigu. Zobaczmy, czy ta różnica się utrzymuje. Niesamowite, niesamowite, co tam te chłopaki wyprawiają. To nie, żeby dopaść tych śmiałków, a tak w wielkim stylu, co tu dużo mówić. Adrian Banaszek, Łukasz Wiśniowski, Mateusz Grabis, szacun wielki za ten atak, ale ja też przeczuwam, że nie ostatniego słowa nie powiedzieli ci, którzy tam na tej
siedzą za plecami, że ten Michał Gołaś zapewne też wrzuci swój drugi, trzeci, czwarty, a później już bliżej mety szósty bieg i będzie chciał dopaść również tych zawodników z czołówki wyścigu, bo nie przyjechał na turystyczną wycieczkę po ziemi świętokrzyskiej po Poniciu, a na razie Banaszek, Wiśniowski, Grabis. No Michał Gołaś, korzystając z tej okazji, że jest taki układ, on też nie musi tutaj gonić, on sobie może spokojnie jechać gdzieś tam w środku peletonu, oszczędzać energię na te końcowe kilometry. Jeszcze pewnie, tak jak powiedziałem, no przez kilka kilometrów, może przez rundę będzie tutaj takie przepychanie, ta ucieczka z drużyną Wibatechu, czy ta przewaga będzie się powiększać, czy się nie będzie powiększać. I no, z naturalną koleją rzeczy, jeśli ta przewaga by się zwiększała, to chłopakom też z Wibatechu zabraknie motywacji i w którymś momencie być może się rozjadą. A jak oni się rozjadą, no to w zasadzie już nie ma ekipy, która mogłaby... Tu nie ma przestojów, to jest ta praca po kolarskich zmianach i jednocześnie Państwo macie okazję zobaczyć, jak wygląda praca w tym odjeździe trzech znakomitych kolarzy i właśnie takie zmiany po 100, po 200 metrów co najwyżej, a jednocześnie tu na samej mecie widać, że jak wielką stratą jeszcze jadą w tym kolarskim, już nie peletonie najlepszych kolarzy, tylko w dalszych grupach poszczególni kolarze daleko, daleko za peletonem i mają tylko jedną ambicję. Perfekcyjnie, a jeśli chodzi o sytuację na trasie, to trochę tak przypomina tą z Ostródy, kiedy właśnie odjechał tam Michał Kwiatkowski z Michałem Gołasiem i też szło tak na przegięcie. Teraz meldunek z trasy jest taki, że ta przewaga utrzymuje się na poziomie 40 sekund, więc idzie bardzo, bardzo mocno na przegięcie. No to przegięcie. No to przegięcie. Być może to jest ten moment właśnie przełomowy. Jeśli ta przewaga jeszcze gdzieś tam wzrośnie powyżej minuty i sędziowie może puszczą później samochody, no to już to musi zadziałać na psychikę zawodników z drużyny Wibatech Merckx. Ciekaw jestem też, ilu ich tam zostało. Czy dalej cała dziewiątka pracuje na czele, czy być może już... bo wtedy zawodnik, który schodzi ze zmiany, ma trochę więcej czasu, żeby się zregenerować, żeby odpocząć, a jak już ich tam może zostało, nie wiem, 5-4, no to ta częstotliwość zmian jest na pewno dużo większa, stąd też moc tej pogoni niestety, ale maleje. Łukasz Wiśniowski, przypominam sobie, jak przechodził do tej najbliższych kolarzy tam do... Mili Państwo, Łukasz Wiśniowski jakby dołączył do tej toruńskiej ekipy, bo to są chłopaki z Torunia. Michał Kwiatkowski kiedyś zbierał bidony przy trasie.
niesamowitego kolarza, drobniutkiego, ale jaka tam moc, mistrzostwo świata juniorów, mistrzostwo Europy, wygrany wyścig pokoju dla juniorów, no a później jakie przeżycia, Ponferrada, tytuł mistrza świata dla Michała Kwiatkowskiego i komentator brytyjskiej telewizji piał z zachwytu i mówił: patrzcie, oto Polak wykąpany w talencie. Bo rzeczywiście wykąpany, i to w jakiej utalentowanej tej wodzie, w tym rozpuszczalniku, który nic nie zrobił, tylko w ileż oni nam dostarczyli niezapomnianych przeżyć. No a ta Ponferrada, 7 sekund, 9 sekund, 6 sekund i nie dopadli tego Michała. I podniósł lekko prawą rękę i wycałował orzełka, no bo oni są tymi patriotami. Oni kochają te zwycięstwa i ten przekaz dla Polaków. A tam widzę już. Halo, Darek. Ponieważ cały czas oczywiście pięknie, że tak powiem, przekazujecie to wszystko, ale dla was też informacje. Myśli, na tej trasie ciężko dogonić takich mocarzy. No na pewno to musiało wpłynąć na psychikę zawodników z Vivatechu, którzy gonili te informacje, które im przekazuje czy dyrektor sportowy, czy widzą gdzieś tam sędzia, jak podjedzie i powie, że ta przewaga rośnie, było 30 sekund, 40, 50, teraz ponad minutę, to musi działać na psychikę. Oni robią wszystko, żeby dogonić, żeby z nich... A właściwie nic nie mówią, tylko spojrzenie i jednocześnie gest, jedziemy i pojechali. Adrian Banaszek, Mazowsze Serce Polski, Łukasz Wiśniowski, ekipa CCC Team, Mateusz Grabis, kolarz ekipy Woster, ależ odjeżdżają. Darek, czy tam masz jakąś informację? Ta minuta 10 wciąż? W dalszym ciągu jest ta minuta 10 tej trójki zawodników, ale tutaj, tak jak mówiliście, troszkę chyba faktycznie nie mamy jeszcze tego ujęcia z kamery drugiej motoru, ale chyba już ten czub nie wygląda tak czarno-niebiesko, tak jak widzieliśmy to tutaj w tej pogoni, kiedy było to 40. Podejrzeć i zobaczyć początek peletonu, bo na pewno, tak jak tutaj Andrzej mówił, no w pewnym momencie to się może wzrastała, a ona wzrasta i w dalszym ciągu, panowie, minuta 10 przewagi tej trójki. Minuta 10 sekund, rozpoczynali od tego skoku, było 20 sekund, było 40 sekund, kiedy kończyli piąte okrążenie, a teraz dorzucili jeszcze pół minuty na tej szóstej rundzie wyścigu i mamy minutę 10 sekund. No zaczyna nam się zapowiadać, że tu może być bardzo konkretny odjazd do samej mety, ale różne cuda, cudeńka widzieliśmy na trasie. Oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego tym trzem kolarzom, którzy znajdują się na czele wyścigu, ale tak prześwietlając historię różnych kolarskich zmagań, to mili państwo, różnie to bywało. Nieraz już dosłownie kolarz ucieka i pamiętam Łukaszowi Wiśniowskiemu też się zdarzyło, że był już blisko mety, 100 metrów przed końcem, a tu peleton go dopadł i niestety, i to jest najbardziej wtedy przykra nie tyle wiadomość, tylko
przykry moment dla prowadzącego kolarza, kiedy wita się już z gąską, kiedy już w tej głowie kołacze się wygrałem, a tu nartle jak ten peleton otworzy paszczę lwa, no to kończy się to niezbyt przyjemnie, niedobrze dla prowadzącego kolarza, ale tu widać niesamowitą siłę. Adrian Banaszek ma zawsze serce Polski, Łukasz Wiśniowski, ekipa CCC Team, Mateusz Grabis, Woster, oni są na prowadzeniu. Andrzej Piątek zagląda na te wiadomości różnego rodzaju, co tam wymieniają między sobą dyrektorzy poszczególnych grup sportowych, co tam huczy w sieci kolarskiej. No nie ma jeszcze nowych informacji, cały czas ta ostatnia, że minuta 10, ale jak widać po tych zawodnikach uciekających, to oni cały czas bardzo mocno naciskają na pedały, więc no nic nie wskazuje na to, żeby ta przewaga miała się zmniejszać. Tam z tyłu pewnie właśnie zawodnicy z drużyny Vibatek-Merckx już czują też dystans, czują też tą pogoń w nogach. No zobaczymy, za chwilę powinni się tutaj pojawić też na linii mety kolejnego okrążenia. Zostanie tylko dwa okrążenia, więc już niewiele do mety. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dwa okrążenia to oczywiście po 24,5 kilometra, a więc 49 kilometrów. I to niektórzy powiedzą, co to jest 49 kilometrów, ale po dystansie, kiedy już bardzo tam nogi pieką, a dla niektórych kolarzy kończy się jazda, bo w płucach tlenu brakuje, a w kolarskich kolarskie nogi robią się jak z waty, to te 49 kilometrów do zakończenia rywalizacji, no to oczywiście są to decydujące momenty i wtedy wychodzą te kolarskie charaktery, kiedy dorzuca się do siły w nogach i tlenu w płucach, także myśli w głowie, psychikę, bo to bardzo ważne. Końcówka szóstego okrążenia. A my mamy informację, że z grupy idą kontrataki kolejne. Jest tempo bardzo wysokie w tej chwili. Ta przewaga zmalała do około 40 sekund, a grupa się podzieliła mocno. W pierwszej grupie pościgowej jest około 10 zawodników na ten moment, więc no nie ma spokoju, bo tak jak przewidywaliśmy, pójdą jakieś kontrataki, te kontrataki są. Zobaczymy, co przyniosą te najbliższe kilometry, bo no jest tam jeszcze kilku zawodników w grupie, chociażby właśnie Michał Gołaź, o którym mówiliśmy, że na pewno łatwo się nie poddadzą i prawdopodobnie też Michał tam w tych kontratakach uczestniczy. No a Michał Gołaź, wielka postać, taki dyrektor, powiedzmy sobie, sportowy, taki kapitan w swoim zespole Ineos. Słuchają go te największe asy, ten Froome, ten Bernal, no bo to jest kolarz wszechstronny, a jednocześnie taka instytucja kolarska i w tym peletonie on potrafi rozrzucić te kolarskie myśli, wtłoczyć w głowy innych zawodników i pojechać, i oj, słuchają go, i to miłe, Polaka słuchają największe gwiazdy światowego peletonu. No nie bez powodu Michał Gołaś jest uważany i nazywany profesorem kolarskiego peletonu, bo potrafi się ścigać, jeździ bardzo mądrze, pokazał to wiele razy, tak jak powiedziałeś, Włodku, w drużynie Ineos pełni rolę kapitana. A my przenosimy się do Darka Skorupy, bo Darek tam już widzi tą dojazdówkę. Zrobiło się 25 sekund przewagi, także tempo nieprawdopodobne.
ta grupa kontratakująca musiała zrobić. Jest to grupa około 14-15 kolarzy. To nie jest cały peleton, czyli walka, walka i jeszcze raz walka rozpoczyna się chyba najprawdopodobniej od nowa już za chwilę. No i to właśnie na tym polega piękno kolarstwa, że nie ma spokoju, że atak za atakiem, że ci wielcy kolarze, którzy ruszyli, Adrian Banaszek, Mazowsze Serce Polski, Łukasz Wiśniowski, CCC i Mateusz minuta 10 mieli największą przewagę, a teraz ten meldunek od Darka i okazuje się, że to już jest niewiele, 20-25 sekund, a tam o 10, może trochę więcej kolarzy i widzimy ich na ekranie, jaki tam kociołek niesamowity powstał, jaka tam jest gonitwa, tam nie widzę już tych cytrynowych kasków ekipy Vibatek, są inni kolarze, tam chyba Łukasz Owsian, jeśli dobrze zauważyłem, ale są także kolarze ekipy Mazowsze Serce Polski i tam rwie się ten maleńki peletonik, a jednocześnie coraz bliżej są tej trzyosobowej czołówki obok Banaszka, Wiśniowskiego, Grabisa. No dzieje się, jest jeszcze jedna biała koszulka ekipy Wostera i jest któryś z kolarzy ekipy Mazowsze Serce Polski. Nie widziałem kolarza z Vibatechu, albo po prostu mgła mi zaszła na oczy i nie zauważyłem, ale chyba jest Maciej Paterski, bo tam po prawej stronie przesuwa się. On skorzystał z tej pracy, wielkiej pracy ekipy, kolegów z ekipy Vibatechu. No dzieje się niesamowicie dużo. Teraz 8 to jest, no nie wiemy, czy to ten pościg, ten kontratak dogonił już trójkę uciekającą. W tej chwili widzieliśmy 8 zawodników w tej grupce. Nie wiemy, kto tam jest, na pewno była koszulka Mazowsza Serce Polski. Być może był tam właśnie Łukasz Owsian, który też w takim stroju czerwonym występuje. Chyba był też Maciek Paterski, tak to wyglądało. No zobaczymy za chwilę, jak tutaj przejadą przez linię mety, będziemy wiedzieć, kto tam ucieka. No i oczekujemy, bo mili Państwo, jak tutaj zakończą 6. rundę, to już tylko te 49 kilometrów do mety, 49 kilometrów i poznamy mistrza Polski na rok 2020, a tak poszczególni kolarze mówili, jaka rozpiera ich duma, jak założą tą koszulkę najlepszego kolarza, najlepszego kolarza w Polsce, koszulkę z białym, biało-czerwoną i z tym najcenniejszym symbolem naszej Polski, orzełkiem. No to jest duma, taka dumna była wczoraj Marta Lach. Taki dumny był, fajny chłopak, talent wielki, Kamil Szałamacha. To też jak zakładał tą koszulkę, jak spojrzeliśmy się z różnymi fachowcami, to oni mówią, o ma ten chłopak papiery na wygrywanie, bo okazuje się, że i po górkach hasa też i w jeździe na czas jest niezły. No a dziś jak się chce wygrywać coś wielkiego, to trzeba być góralem. Mistrzostwa Polski są wyjątkowe nie tylko dlatego, że tak się nazywają, natomiast kolarstwo ma ten przywilej, że mistrz Polski przez cały rok jeździ w koszulce mistrza, wyróżnia go to. Tak samo zresztą jak w Mistrzostwach Świata, mistrz świata też jest rozpoznawalny, też jeździ w tęczowej koszulce. Są też wszyscy zawodnicy, no, marzeniem wielu jest zdobycie tej koszulki, potem godne reprezentowanie. Jak wczoraj Marta Lach mówiła, że jest dumna i obiecała, że na pewno będzie godnie reprezentować kraj, godnie będzie reprezentować tą koszulkę na arenach nie tylko krajowych, ale również arenach światowych. A my tutaj w tej chwili no, patrzymy, czy te dwie grupki się zjechały, czy ta druga grupa dogoniła tą trójkę uciekającą od dłuższego czasu. Za chwilę jeszcze nie mamy się właśnie tej informacji takiej potwierdzającej,
a może znów to przegięcie nastąpiło i znów tam tych trzech dzielnych kolarzy, Adrian Banaszek, Łukasz Wiśniowski, Mateusz Grabis, znów zaczęli odjeżdżać od tej grupy pościgowej. No, przekonamy się na zakończenie tego szóstego okrążenia, a później, jak to się mówi, bój będzie nasz ostatni, bo to dwa okrążenia do zakończenia wyścigu. No i słoneczko, Adam Bodzioch, burmistrz Kazimierzy Wielkiej, zapowiadał, że będzie słonecznie, jest coraz cieplej, wymarzona pogoda, tylko się cieszyć, tylko przeżywać te mistrzostwa, wspaniałe mistrzostwa Polski. Jak tam patrzę na Andrzeja Sypytkowskiego, to tam w serduszku mu gra ta radość, że udało się, chociaż jeszcze do końca, jeszcze troszeczkę, ale wiem, co tam ten Andrzej, jak on przeżywał to wszystko. Zdarza się jako wspaniały organizator wyścigu. Ale uwaga, bo tam Darek już ma jakieś komunikaty. Tak samo mówił proboszcz tutaj tej parafii w Kazimierzu Wielkiej, Janusz Mularz, że na pewno jeszcze słoneczko dzisiaj kolarzom przyświeci i tak też się dzieje. Ucieczka oczywiście jest cały czas, my tutaj tego radia nasłuchujemy, ale w tym momencie akurat nie mamy takiego pełnego, jasnego komunikatu. Wiemy tylko i widzimy też, jeśli Państwo to oglądają na profilu facebookowym, że no ta runda była taka dość niesamowita, dość szybka, bo kiedy układało się już coś i niecoś, kiedy już gdzieś tam faktycznie upatrywaliśmy w tej trójce taką grupę, która dojedzie do mety, a tu jednak nic z tego nie wyszło. Momentalny, szybki kontratak, mocne uderzenie. Teraz tylko już gdzieś tam słyszymy, że jest chyba za chwilę pojawi się przed nami prowadzący samochód policyjny. A więc oni ponownie będą wjeżdżali tutaj do 25 sekund przewagi tej grupy. 25 sekund przewagi tej grupy i oni za chwilę będą kilometry dokładnie do przejazdu przez metę. Kilometry. Tutaj jak na dłoni tą grupeczkę. No i będą tutaj za chwilę przed nami, tam przygotowani oczywiście ci, którzy podają te posiłki, podają te płyny, bo wiemy, ta runda naprawdę wielu zawodników kosztowała bardzo, bardzo dużo i wiemy, że tutaj naprawdę te odskoki, te harcie były niesamowite. Jest tutaj dwójka zawodników, jeśli dobrze doglądam, z ekipy CCC. Choć nie, dokładnie jest tutaj ta trójka, a więc 25 sekund. Adrian jest tam również zawodnik Bostera, ale jest ten kontratak, 20 chyba nawet niecałe, już 5 sekund, ale za tym kontratakiem może dosłownie 200 metrów, może 100 metrów, już idzie peleton naciągnięty na maksa, ależ tu oni pracują. Ale tu oni zaciągają, już wiedzą, że już tylko 49 kilometrów do mety. No i szanowni Państwo, zobaczymy, co się będzie działo teraz na tych ostatnich dwóch okrążeniach. Rozciągnięta tam grupa, ależ to się wszystko niesamowicie poszarpało. Patrzymy, trzech, czterech, pięciu, sześciu, te koraliki
kolarskie, rozsypało się to wszystko, tych trzech wciąż jest na czele. No i zobaczymy, kto tam dopadnie. Widziałem i koszulki Mazowsze Serce Polski, pomarańczowe koszulki, które były blisko, blisko tej prowadzącej trzyosobowej czołówki i ekipa Wostera i Brudkę. Widziałem Piotra Brożyny, no więc za chwilę zobaczymy, czy znów się coś połączy, czy z, jak to żargonem kolarskim mówiąc, będzie delikatny przestój, czy też ponowi się jakaś akcja, ale jeszcze nie skazujmy na porażkę tych trzech pierwszych kolarzy. No nie można ich skazywać na porażkę, tym bardziej, że tutaj było widać, że jakby troszeczkę tak odpuścili, troszeczkę odpoczywają, bo chyba zdają sobie sprawę z tego, że ta ich akcja trzyosobowa nie powiedzie się i trochę chcieli odpocząć, żeby przed tą, przed tym wjazdem na kolejną rundę, na te hopki, na te sztywne hopki 10-procentowe, czy nawet ponad 10-procentowe, żeby trochę złapać oddechu, bo tu mogą pójść teraz kolejne decydujące jakieś ataki i oni chcieli sobie, tak jak powiedziałem, trochę złapać oddech. No zobaczymy, na pewno bardzo dużo się dzieje, tempo jest niesamowicie wysokie. W tej chwili, jak tutaj przejeżdżali przez metę, widzieliśmy, że ten peleton był mocno naciągnięty, bardzo mocno poszarpany, więc dużo się dzieje. Kolejni zawodnicy przejeżdżają przez linię mety. Ten peleton niesamowicie się poszarpany. Podjazd, zjazd, zakręty są, no więc może tu się znów dużo dziać, mogą być i pewnie będą kolejne ataki. Zobaczymy, jakie warianty przygotowały drużyny. Na pewno z przodu tutaj, jak przejeżdżali zawodnicy przez metę, widzieliśmy tam kilku zawodników z drużyny Mazowsze Serce Polski. Był też właśnie Piotrek Brożyna z drużyny Woster. O, widzimy, jak zmęczeni w tej chwili są kolarze z drużyny Vibatech Merckx. Ta pogoń niestety musiała ich kosztować niesamowicie dużo. Tempo było zawrotne, żeby zlikwidować odjazd, no, ale ważne, żeby tam z przodu był i jest Maciek Paterski, lider drużyny. W ostatnich startach pokazywał, że jest bardzo dobrze przygotowany. Bardzo dobrze radził sobie chociażby na wyścigu Tour Bitwa Warszawska. Po tych szutrach, po tych ciężkich odcinkach brukowanych, po tych odcinkach nawet trochę piaszczystych czasami, on tam sobie doskonale radził w bardzo mocnej obsadzie, bo wyścig był bardzo dobrze obsadzony, przyjechały ekipy, które są zapleczem drużyn World Tourowych, było Jumbo Visma chociażby, było Lotto Sudal, była drużyna NTT, było zaplecze Israel Cycling Academy, także tych drużyn był Phoenix Alpecin z Sasza Modolo, więc tych drużyn było dużo dobrych, dużo bardzo dobrych zawodników, no i tam chłopaki z polskich ekip pokazywali, że sobie świetnie radzą, między innymi właśnie Paweł Bernas, który zajął trzecie miejsce, inni jak właśnie i Adrian Banaszek i Norbert Banaszek świetnie tam walczyli. I no i między innymi Maciek Paterski, który też zajął jedno z czołowych miejsc. Także no, są dobrze przygotowani. Zobaczymy, jak dalej ten wyścig się tutaj będzie rozgrywał. Dalej mamy naciągnięty peleton. Widzimy końcówkę, więc tempo musi być w dalszym ciągu zawrotne. Nie wiemy na razie, co tam jest z przodu, czy ta trzyosobowa ucieczka została zlikwidowana, czy jeszcze nie, ale tak naprawdę, jak przewidywaliśmy, że kiedy ta trójka przegięła drużynę Vibatech, wydawało się, że może już dojechać do mety, a jednak nie. To wszystko już jest bardzo blisko i tak naprawdę za chwilę wyścig pewnie zacznie się na nowo. Jak się domyślaliśmy, ostatniego słowa nie powiedział ani Michał Gołaś, ani Łukasz Owsian. To są zawodnicy, którzy, no wiadomo, ścigają się w najlepszych wyścigach świata, są dobrze przygotowani, ścigają się na dużych prędkościach, są przygotowani do takiego trudnego wyścigu, jaki mamy tutaj, gdzie trasa jest bardzo, bardzo selektywna. Także no, czekamy na obrazek z trasy.
Zobaczymy, co tam się w tej chwili dzieje, czy jest jeszcze ta trzyosobowa ucieczka, czy już jej nie ma. Peleton, a właściwie dużo, dużo mniejsza grupka, bo tu jak przejeżdżali na zakończenie tego szóstego okrążenia, jak tam się zaczęło rwać, jakby wstrzępy, można powiedzieć, kolarskie, ale za moment, za chwileczkę tutaj nam dzwonią telefony także z całej Polski i kibice pytają się, żeby z pierwszej ręki dowiedzieć się, co się dzieje. Gerard Patok, ten, który ma grubo powyżej czasu, też chce się dowiedzieć. Ścigał się z wielkimi asami dawne lata, z Heniem Kowalskim, jeszcze z Wacławem Wójcikiem, a teraz jeździ dla radości, po rowerem po radość i zdrowie, a jednocześnie pokonuje po 100-120 kilometrów kolarskiej rywalizację. No, trzeba mieć kolarskie zdrowie i ten Gerard ma takie zdrowie. Duża ta grupa czołowa, duża grupa, niech nam trochę przesuną, niech tam nam pokażą, kto tam znów na czele. Tak spojrzeliśmy z ukosa, są koszulki, koszulki ekipy Mazowsze Serce Polski. Zjechało się chyba wszystko, trochę jest jakby chwila takiego przestoju. Ci zawodnicy, którzy gdzieś tutaj tracili, jak przejeżdżali przez metę, to w tej chwili widać, że to wszystko się zjechało, ale za chwilę pewnie znów będą kolejne próby ataków. Jeśli tylko pojawi się jakiś kolejny podjazd, no to tu rozgrywka, bo no wątpię, żeby drużyny takie jak Mazowsze Serce Polski właśnie, czy chociażby CCC chciało czekać do końca i chyba, że są tam ich sprinterzy, chyba, że jest Alan Banaszek, chyba, że jest Szymon Sajnok jeszcze w tej czołówce, no to wtedy byłoby to jakimś rozwiązaniem, ale na pewno dużo lepiej jest rozegrać wyścig na dystansie i doprowadzić do tego, żeby gdzieś przyjechała mała grupa, najlepiej właśnie taka trzyosobowa, bo wtedy każdy z zawodników wie, że ma medal i wtedy każdy jest w jakimś stopniu usatysfakcjonowany. No i widzimy, że ta grupa liczy 25-26 kolarzy, jak przejeżdżali i patrzę, ten Piotrek Brożyna cały czas z przodu i Michał Paluta i Kamil Gradek i Sylwester Janiszewski i Michał Gałka, młodzież kolarska i Wojtek Pszczolarski, ten nasz znakomity torowiec, medalista mistrzostw świata i mistrz Europy na torze, również znajduje się w tej 25-osobowej, no tam sędziowie policzą, ale na zakończenie tego szóstego okrążenia kręcił. Ataki, bo tu nie pełni. Naszek w międzyczasie starał się z nami połączyć, ale gdzieś tam zasięg nam uciekł. Pewnie miał jakieś dodatkowe informacje. Ba nasz nadaje z mistrzostw jazdek i wyścigowych kilometrów, albo po prostu dowiedzieć się, kto jest mistrzem Polski na rok 2000, a później walka o tytuł mistrza na ostatniej rundzie 24,5 kilometra
będzie do mety wyścigu. Coraz bliżej do mety wyścigu, a widzieliśmy, że tam w tej pierwszej czołowej grupie jest Szymon Sajnok, jednak dobrze sobie radzi na tej trasie, mimo tego, że jest typowym sprinterem, to przetrzymuje te podjazdy i to jest dobra informacja dla drużyny CCC. No Szymon, jak tutaj dojechałby w pierwszej grupie, to już też o tym mówiliśmy, że będzie bardzo, bardzo niebezpieczny w tej rywalizacji. To jest dobra informacja dla drużyny CCC. No Szymon, jak tutaj dojechałby w pierwszej grupie, to już też o tym mówiliśmy, że będzie bardzo, bardzo niebezpieczny w tej rywalizacji o koszulkę mistrza. Trójce, a więc ten potencjał jest niesamowity. Hiszpańskie góry, to też dobrze o nim świadczy, że właśnie taki teren, gdzie jest trochę i górek, a tutaj takie pagórki, ale runda ciężka, ale nie ma tych niebotycznych podjazdów po 20 kilometrów, nie ma tych Alp, nie ma tych... przez Andrzeja Sypytkowskiego, przez miejscowego tu burmistrza, wspaniałego człowieka Adama. Także dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie Adamowi Bodziochowi. No a widać, jak tam zaczyna szarpać się i rwać ten peleton z końcówki tej pierwszej grupy. Niektórzy podjeżdżają po bidony do wozów, już tam pewnie nie będzie wolno dawać po jakieś instrukcje, informacje i potem znów kręcą. Do końca właśnie Mazowsza Serce Polskie. Dają rower zapasowy albo szybko wymieniają koło. Nie widzimy, jaki tam jest ruch wśród dyrektorów. Rośnie coraz bardziej, coraz bliżej do mety i dlatego też taka nerwowość trochę jest. To dyrektorzy, no to byli kolarze, więc oni też jakby czuli, jadąc w samochodzie. Jakiś tam jakiegoś ataku, przespanie ataku może niestety decydować o tym, czy zdobędzie się koszulkę mistrza Polski, czy zdobędzie się medal, czy niestety tego medalu się nie zdobędzie, a to ważne, wiadomo. Są wspierane przez sponsorów, są wspierane przez samorządy. Ważne jest, żeby też później koszulka, no, ma swoje znaczenie i jest swego rodzaju też takim właśnie podziękowaniem.
drużyny zawodowe utrzymują, czy Darek Banaszek, czy Wiesiu Ciasnocha. A Ryszard Roczniak, to niesamowity wielki, człowiek w ogóle. Rysiu tam u siebie w Stalowej Woli, kiedy... z kolarzami. Natychmiast się zgodził, jak to kolarze mówią, wykasłał trochę kasy, niemało, podzielił. Ale może się mylę, koszulek ekipy Wibatek i ten niezmordowany burmistrz, który tu przechodzi obok nas, zagląda, spogląda i pewnie tak sobie myśli, jak się, o właśnie, jeszcze popije coś, no czystą wodę, nie mylcie Państwo z inną czystą, bo to woda zdrowa, która tego zdrowia doda. Będzie, mówi za parę lat, także mineralna z Kazimierzy Wielkiej, no bo tu budują to uzdrowisko i będzie uzdrowisko w Kazimierzy Wielkiej. Będą przyjeżdżać kuracjusze z całego świata i będą tam grzać się i jednocześnie ta woda siarkowa będzie im wychodziła na zdrowie, tak jak burmistrzowi w tej chwili łyk. Przejeżdżałem przy tych wąskich drogach, że też zaczyna się coś dziać, trochę ten zasięg nam odskoczył, gdzieś poszedł w niebo i nie mamy tego połączenia. Siódma runda wyścigu, żarty się kończą, jak trzeba to już po tych 170 kilometrach kręcić, no to nie ma o czym mówić, jak my tu na mecie jednocześnie oglądamy kolarzy, którzy dopiero teraz kończą szóste okrążenia, my mówimy, jesteśmy na siódmym i coś przeczuwam, że sędziowie powiedzą, podziękują im, bo te 8% czasu straconego już mają. A przy okazji przechodzenia kamery przez peleton też widzieliśmy, jak jest wąsko, jakie umiejętności musi posiadać kierowca, który wiezie kamerzystę. No to też jest duża sprawa, bo kolarze rozwijają duże prędkości. Często na wyścigach widzimy, że te samochody, te motory jeżdżą bardzo blisko kolarzy. Tak samo tutaj ludzie, którzy jadą na motorach, też to nie są przypadkowi ludzie, tylko to są osoby, które mają odpowiednie umiejętności przejścia. Trzeba czuć, co może zrobić kolarz, jak może się zachować na rowerze, no żeby nie doprowadzić też do jakiegoś wypadku. A telewizja Banaszek TV nadaje z Mistrzostw Polski. Jeszcze raz dzięki, Darek. Bitwa warszawska, był przekaz na cały świat, a teraz niech wiedzą, że w Kazimierzy Wielkiej, no nie ukrywając, przekazujmy dzięki Dariuszowi Banaszkowi, mamy ten przekaz telewizyjny na cały świat i ludzie mogą przekonać się, jaka piękna jest ta Polska, jakie piękne jest to Ponidzie. Kiedyś Amerykanie, jak przyjeżdżali, myśleli, że po naszych ulicach biegają białe niedźwiedzie. Jak oni się pomylili, białych niedźwiedzi nie ma, niech jadą gdzie indziej, a jak zobaczyli te nasze hotele, ten urok naszych dziewcząt, no to zakochali się w Polsce i nie chcieli wracać do Ameryki, bo Polska jest piękna, Państwo jesteście fantastyczni, Polska jest dumna, Polacy są
dumni i jak jesteśmy razem, zjednoczeni, to jesteśmy nie do pokonania, bo... ...czerwona, niezwyciężona, te mistrzostwa naprawdę są fantastyczne. Tutaj z podglądem Włodku, bo akurat tam czasami macie to ujęcie, ale ileż ludzi gromadzi się tutaj na tym podjeździe. Ileż kibiców zajmuje już miejsca, aby tutaj być na tych ostatnich dwóch, a w sumie to już jednej rundzie, kiedy pojawią się ponownie. A tam widzieliśmy też te piękne ujęcia z drona, jak pięknie wygląda Kazimierza Wielka. I też widzieliśmy te miejsca, gdzie wczoraj, przypominamy, na saksofonie przez cały wyścig kobiety przygrywał tam właśnie znakomity muzyk. Ileż tych ludzi, którzy właśnie świętowali, bawili się, kibicowali, klaskali, jak i zarazem również po prostu wyjrowali i na własny koło własnego podwórka sobie kipkowali w oczekiwaniu na przyjazd wczoraj kolarzy i również dzisiaj jest podobnie. Piękne, fantastyczne święto kolarstwa na ziemi, święto wszystkich tutaj w Kazimierzy Wielkiej. Ale pamiętajmy, bo też nie możemy zapominać, podkreśla to często burmistrz, bo do nas dotrze dzisiaj również w Włodku burmistrz Buzka Zdroju. Które tutaj widzieliśmy, a to wszystko, proszę Państwa, chyba jeszcze nie koniec, bo tam był ten kolejny odstęp od tej grupki i było 15, 20 sekund, ale jak się okazuje, to wszystko chyba ponownie znowu się połączyło, ale za chwilę dokładnie będziemy to widzieć, wy już tam macie na swoim monitorze zawodników. A tu jak patrzymy, że to nie jest ach, żeby tak kamerzysta podjechał bliżej, a żeby tą kamerą, tym okiem obiektywu przysunął. Widać to wyraźnie, dwóch kolarzy atakuje, oni mocniej naciskają na pedały, a w tej grupie także rozruba, bo widać, jak naciągnięta jest ta grupka tych 20 kilku kolarzy. Jeden już traci dystans, inny też zaczyna pękać, strzelać na tym kolarskim rancie, bo tempo jest niesamowite, bo to bój o tytuł mistrza Polski, o biało-czerwoną z orzełkiem. Dwóch kolarzy zaczyna odjeżdżać. Niech się zbliży ta kamera, żebyśmy mogli Państwu przekazać, ale tam z tyłu niedaleko, bliziutko są następni kolarze. I atak ponowny, proszę, Łukasza Wiśniowskiego i Kamila Małeckiego z ekipy CCC. Łukasz Wiśniowski atakuje i Kamil Małecki. Kamil Małecki, wysoka, niesamowicie szósta lokata w 77. Tour de Pologne. A więc uwaga, rośnie nam kolarz wielkiego formatu. Nazywa się Kamil Małecki, już zachwycił wszystkich jazdą podczas Tour de Pologne. No i teraz tych... tego kolarza, młody, 24 lata, przyszłość przed nim, ale tam chyba jeszcze jeden zawodnik doskakuje do Łukasza Wiśniowskiego i do Kamila Małeckiego i za moment się przekonamy, kto to jest, bo ten kontratak
czy to ktoś z Wibatechu, bo taka ciemnawa koszulka. Zaraz się przyjrzymy już do nich i zobaczymy. A może to jest Michał Gołaś, bo też mi tak wyglądało na koszulkę ekipy Ineos. Niech tam kamerzysta podjedzie trochę bliżej. Zobaczmy w tym wszystkim. Tak, to jest Michał Gołaś, kochani. Ach, mówiliśmy, ukrył się, a teraz jak przeskoczył, to po prostu szary dym się zrobił. A tu kontratakuje jeszcze Alan Banaszek. Proszę, proszę, Alan Banaszek w kontrataku. Ależ się tutaj dzieje. Coś niesamowitego. Ile trzeba mieć siły w nogach, żeby przeskoczyć do tej grupy. Niesamowity jest ten Alan. Niesamowity. Zaraz Alan Banaszek, Łukasz Wiśniowski. Luźniutko jak Alan, ale jesteś koza. Na finiszu on nie daje zmiany, bo nie musi, bo jest ich dwóch z jednej ekipy, a on jest tym trzecim z ekipy Mazowsze Serce Polski. No Alan, jesteś niesamowity, niesamowity. Wołam tam jednocześnie i pozdrawiam jego tatę Bogdana. Podziwu jest to, co zrobił Alan, bo przeskoczył do dwóch bardzo mocnych zawodników, bo i Kamil Małecki i Łukasz Wiśniowski są w bardzo dobrej dyspozycji. Widać, to nie są przypadkowi zawodnicy. A tam Darek Skorupa. Powiedziałeś, Alan będzie tam spokojnie łapał ten oddech. Jest tu pod góreczkę, ale wiemy, że finisz może należeć do niego. Kazimierza już wjechali na te ulice, takie klimatyczne miejsca. Piękna ta jest Kazimierza. Kochamy takie klimatyczne polskie miasta. No i widzimy Kamil Małecki na zmianie, Łukasz Wiśniowski, a troszeczkę na tej kolarskiej kicie, bo tak jest. By dojechali w tym składzie, to oni będą próbowali urwać tego dziennego Alana Banaszka, ale Mazowsze Serce po. Na takim luzaczku jadący Alan Banaszek. Już niech mamy tutaj brawa, duże brawa, jest ta trójka i będziemy spoglądać na czas, jaka będzie przewaga tej trójki.
Nie widać jeszcze tego peletonu. Minęło już 10 sekund tutaj na zegarze. Za chwilę zobaczymy, ale w dalszym ciągu na tym podjeździe nie ma. Nie ma peletonu, a tutaj na zegarze już w tym momencie spoglądam. 20 sekund, 20 sekund. Teraz się pojawia na czele zawodnik w białym trikocie Wostera, jak się nie mylę. A to będzie, proszę Państwa, za chwilę powiem dokładnie ile. Już 30 sekund, 33 sekundy, 33 sekundy w tym momencie przewagi uciekającej trójki. 33 sekundy Woster pracuje, żeby tam ta strata nie była za duża, żeby jeszcze była szansa na walkę o tytuł mistrza Polski. Mocarze pojechali, bo i ten Kamil Małecki z Bytowa, z Baszty, tam od Czesława Langa. Ci sąsiedzi mówią, jaki to fajny chłopak, jaki pozbierany, grzeczny, usłużny, jak trzeba pomóc, to pomoże. A więc uwaga, uwaga, mamy kolarzy światowego formatu i te 24 lata to dopiero przepustka na wielkie ściganie. No i ten Alan Banaszek, wysłali go gdzieś tam, pojechał do Caja Rural, do Hiszpanii, gdzie góry są aż do nieba, to mu nie pasowało. Kiedy był torowym mistrzem Europy, a zamiast tu jeździć w Polsce albo w innej grupie, gdzie są, tam po prostu zawodników, którzy uciekają. Widać, że dobrze współpracują. To, co zrobił Alan Banaszek, to naprawdę wielki szacun za ten przeskok, bo dwójka, która uciekała, i Kamil Małecki, i Łukasz Wiśniowski, to są zawodnicy wielkiego formatu. Już mówiliśmy, że Kamil w ostatnim Tour de Pologne zajął 6. miejsce, więc no, musi być w bardzo dobrej dyspozycji. Łukasz Wiśniowski to marka sama w sobie. A Alan oczywiście też, no, wydawało się po tym, Włodku, co mówiłeś, że tamtym ten rok spędzony w Hiszpanii nie był dla niego najlepszy. Teraz wraca i bardzo dobrze, że wraca w wielkim stylu, bo to jest chłopak, który ma potencjał wcale nie gorszy od Szymka Sajnoka, który może wygrywać największe wyścigi na świecie i dobrze, to mu się przyda nawet ze względów psychicznych, to, że jedzie tutaj, walczy i oby to też, no, życzę temu chłopakowi, bo kibicuję mu od dawna. W wyścigu punktowym elity, czy no potem nawet jak przechodził do grupy Caja Rural, aczkolwiek no można było przewidywać, że góry to nie są dla niego, bo to jest chłopak, który bardzo dobrze czuje się w że czuje się dobrze, jedzie sobie bardzo lekko, tak, jak obserwuję. Łukasz Wiśniowski, Kamil Małecki też, no, zobaczymy, czy ta przewaga będzie rosnąć. Jest to ostatnie okrążenie na razie. Widać, że oni się tutaj nie oszczędzają, nie czarują, bo ta przewaga będą próbowali ujechać Alana i zobaczymy, jak to się będzie rozgrywać. Na pewno końcówka sama będzie równie ciekawa jak dotychczasowy wyścig. Ostatnie już kilometry tej pasjonującej rywalizacji od samego początku. Od ataku Szymona Krawczyka, od ataku Łukasza Wiśniowskiego, Mateusza
Grabisa Adriana Banaszka, a teraz kolejne rozdanie trzech znakomitych kolarzy: Kamila Małeckiego, Łukasza Wiśniowskiego i Alana Banaszka. Oglądacie Państwo decydujące momenty wyścigu o tytuł mistrza Polski, a wszystko dzięki przekazowi ABBA. Banaszek filmy, Banaszek, Banaszek, Andrzej Bartosik, współpraca niesamowita, żebyście Państwo mieli piękny przekaz tego, co dzieje się na pięknym Ponidziu. Jaka tam przewaga, czy tam coś nam podadzą? No tam widać, że ten peleton jest niedaleko, że tam się przemieszczają, że tam w tym kociołku kolarskim dzieje się bardzo dużo. Ostatnie fragmenty walki i wszystko jak na dłoni. Drony pracują, kamery pracują, Ponidzie w słońcu, a my w emocjach wielkich oglądamy wyścig o tytuł mistrza Polski. Dzieje się bardzo dużo i znów jest to takie naprzegięcie. Widać, że tutaj peleton nie odpuszcza, jest cały czas naciągnięty, więc pewnie zawodnicy z Wostera próbują zniwelować tą różnicę, bo też mają w swoich szeregach dobrych zawodników, chociażby Patryka Stosza, o którym też dużo dobrego już powiedzieliśmy, który i wygrał dookoła Bułgarii, wygrał koszulkę najlepszego górala na Tour de Pologne i w ostatnim sprawdzianie przed Mistrzostwami Polski, czyli wyścigu Tour Bitwa Warszawska, spisywał się dobrze. No więc jeszcze tutaj te emocje sięgają zenitu, cały czas są bardzo duże. Wyścig jeszcze się nie rozegrał. W tej chwili tu dużo się dzieje. No zobaczymy, co przyniosą następne kilometry. Wjadą tutaj na tą ostatni ten podjazd do mety. Będziemy mieli jaśniejszą sytuację, nie mówiąc już o tym, jak przekroczą, zbliżą się do linii mety i krzykniemy, że ten jest mistrzem Polski na rok 2020 i on ma zaszczyt reprezentować Polskę na arenach wielkich wyścigów kolarskich na świecie, bo będzie jeździł w biało-czerwonej koszulce. A więc, mili Państwo, końcówka emocji tu na pewno nie zabraknie i słońca też już nie brakuje i cieszmy się tym świętem kolarskim, ileż tośmy dobrego przekazali o organizacji, o radości oglądania tak wspaniałego wyścigu na wąskich szosach, na nie bardzo, bo przecież pola z lewej, z prawej pachnie polskim latem, a tutaj tych trzech dzielnych kolarzy, Kamil Małecki, Alan Banaszek i Łukasz Wiśniowski na prowadzeniu. A jaka tam różnica, Andrzej, czy coś jakąś mamy konkretniejszą informację? Zamilkło nam radio wyścigu. Darek coś tam ma, z zanadrzu króliczka wyciągnie. Aha. Podała nam pewne informacje, bo faktycznie teraz jesteśmy bardzo ciekawi, jaka jest przewaga tej ucieczki. Tutaj widzieliśmy, ile była, ale teraz ciekawi jesteśmy, czy ona jest w dalszym ciągu taka sama. Zaraz spróbujemy ustalić, ponownie oddaję wam głos. No więc patrzymy na końcówkę tego peletonu i tam dużo białych koszulek ekipy Wostera. Czyżby tracili siły, czyżby tracili moc, a może schowali się w tym futerale na końcu peletonu, bo zawsze tam jest łatwiej jechać. Powietrza. Państwo, wąwóz.
Patrząc na to, co oglądamy, na to piękno poniedziałek, okolice Kazimierzy Wielkiej, i róbcie jak najszybciej to uzdrowisko. Niech z całego świata przyjeżdżają kuracjusze i niech nas chwalą. I mówią: Kazimierza Wielka, kochajcie Polskę, bo Polska jest piękna. Mamy informację, że ta przewaga ciągle utrzymuje się na poziomie 20-30 sekund, więc dlatego taki też widzimy gaz tam w peletonie. Ten pościg cały czas trwa, nie pogodził się i Woster, i być może tam właśnie Wibatek i inne drużyny, inne kluby, z tym, że ten odjazd jest. I zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Na razie wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Emocje tutaj są niesamowite, ale Łukasz Wiśniowski, Kamil Małecki i Alan Banaszek to nie są przypadkowi kolarze. Wiadomo, że im jest dużo, dużo ciężej, bo jest ich tylko trzech, a tam w peletonie raz jeden, raz drugi, raz trzeci, raz piąty. Kolejny da zmianę, więc no, im jest łatwiej i ta siła peletonu jest na pewno dużo, dużo większa, ale no, do mety coraz bliżej. Coraz bliżej. Ła, no to 15 sekund, to ten widelec peletonu już ich za moment chyba weźmie i przydepcze i połkną ich, ale może nie. A ten Łukasz Wiśniowski dwukrotny taki skok wykonać, zrobił to dla Kamila Małeckiego. I ten Alan Banaszek, taka niesamowita dyspozycja dnia i ten przeskok do tych dwóch kolarzy, ale przecież obie drużyny mają w zanadrzu jeszcze innych kolarskich asów i będą chcieli wykorzystać siłę nóg i dobrych, zdrowych myśli o tytule mistrza Polski tych kolarzy, którzy znajdują się w peletonie. Mazowsze Serce Polski, CCC Team. Duża ta grupa, duża, więcej na pewno niż 25 kolarzy znajduje się w tej grupie pościgowej. No i ten as, ten wilk, szary wilk, Michał Gołaś też jest w tej grupie, a on wiadomo, co potrafi. Zdobył tytuł mistrza Polski 8 lat temu w Sędziszowie, a niedługo już im tu w Kazimierzy Wielkiej otworzą bramę wjazdową do mety, kiedy będziemy ich oglądać finiszujących po tytuł mistrza Polski. Darku, 15 sekund. A tam Andrzej Sypytkowski, co on mówi, aż okulary z wrażenia założył, co mówi, jak, co to tam będzie, on ma takie wyczucie, takiego noska kolarskiego, że ho, ho. Piętnaście sekund, to jest taki łyknięcie, można powiedzieć, jeszcze jeden chaos i okaże się, że może być pomknięta ta trzyosobowa
czołówka. No życzymy im jak najlepiej, bo ten wyskok, przeskok jest niebywały wręcz. To się ogląda, to się podziwia, to ta telewizja. Dzięki jeszcze raz Andrzej Bartosik, Abart, telewizja Filmy, Banaszek telewizja. Oglądajmy, cieszmy się, radujmy, bo spektakl i teatr telewizyjny jest niesamowity. Spektakl jest niesamowity, napięcie rośnie. Wydaje się, że 15 sekund to nic, ale znamy chociażby, tak podobnie przebiegał wyścig juniorów, gdzie właśnie no, mistrz Polski odjechał na kilkanaście kilometrów przed metą, trzymało się te kilkadziesiąt sekund i wydawało się, że zostanie doścignięty, a nie został doścignięty. Inny przykład, pewnie ci starsi kibice pamiętają chociażby etap wyścigu pokoju na Kryłackoje w 1985 roku, kiedy Leszek Piasecki z Andrzejem Mierzejewskim przez kilkadziesiąt kilometrów też uciekały i było kilkanaście sekund, kilkadziesiąt i jednak dojechali do mety, więc tutaj no jeszcze bym nie przekreślał tej ucieczki, mimo że to jest tylko 15 sekund i jest przecież zostało już tylko kilka kilometrów do mety, także no tutaj jest jakaś szansa dla tych zawodników, że może uda im się dojechać do mety, a gdyby dojechali, to tak jak powiedział Andrzej Sypytkowski, najszybszym z tej trójki zawodnikiem jest Alan Banaszek i to on miałby największe szanse zostać mistrzem Polski. No, nawet gdyby grupa ich doścignęła, no to też z tej grupki Alan może zafiniszować Szymon Sajnok i to jest chyba dwóch głównych faworytów tutaj do zwycięstwa w tej chwili. No a na razie te 15 sekund wciąż się utrzymuje. Jak to niewiele, jakie to jest kolarskie przegięcie, a nam też w duszy gra. I tutaj wiadomo, że 15 sekund to są takie sekundy, które uciekają albo nagle okaże się, że zaczyna rosnąć ta przewaga. Będziemy ruszył do przodu Kamil Małecki samotnie, ma 10 sekund nad Wiśnią, czyli tym znakomitym Wiśniewskim i tym Alanem Banaszkiem. A 30 sekund ma straty peleton. Spodziewaliśmy się, że te chłopaki z ekipy CCC będą atakować raz jeden, raz drugi. No w trudnej sytuacji, w bardzo trudnej sytuacji jest Alan Banaszek, bo to jest dwóch na jednego. No, dwóch na jednego można było przewidzieć, że w którymś momencie chłopaki zaczną skakać Alanowi i tak się stało. Mamy w tej chwili Kamila Małeckiego na ekranach, bardzo ciężko pracuje, no ale tutaj już nie ma co przeliczać. Tutaj trzeba iść wabank, nie 100%, ale 101%, żeby może to się uda dojechać na 10 sekund nad Alanem. Wiadomo, że w tej chwili ciekawe, co zrobi Alan, ale nie ma wyjścia. Musi też iść wabank, bo przecież ma medal. Nawet jeśli nie wygra, to cały czas jest w strefie medalowej. Gdyby ich dogoniła grupa, no to wiadomo, że ten medal będzie dużo, dużo trudniej. 30 sekund przewagi Alana i Łukasza Wiśniowskiego nad grupą, to też jest trochę zapasu. To też wiadomo, że Łukasz Wiśniowski w tej chwili już nie będzie pracował, no bo ma z przodu Kamila Małeckiego. To już są ostatnie kilometry, to już pewnie zostało z 5 kilometrów. Teraz jak skręcą w lewo, to jest no, chyba około 5 kilometrów zostanie do mety, może nawet nie. I sam prowadzący ten kolarz Kamil Małecki no zachwycił nas jazdą podczas Tour de Pologne. Szósta lokata w gronie takich kolarskich asów po tych górach na Tatrzańskiej, a teraz on jest w roli głównej, on jest na czele, ale pokażcie nam tego Alana, pokażcie Łukasza Wiśniowskiego, jaka to jest przewaga, czy ta przewaga się zwiększa, czy też maleje, co tam się dzieje z tyłu, no i patrzymy, o ho 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 ho, coś niesamowitego, Łukasz podążający do mety ma 40 sekund przewagi. Czyżby można było powiedzieć, że pozamiatał w tym wyścigu ten wielki Polak? Podjeżdża Mavic do Kamila Małeckiego, pędzi przed Kamila, sędziowie pewnie
go tam przegonili, wygonili, żeby nie przeszkadzał. No szacun, szacun, ten Kamil, jest to taki talent, zaledwie powtarzam, z Bytowa. Tam z tych, tego Bytowa, gdzie wychował się, urodził Czesław Lang. No tak, wiedzieliśmy od wielu lat, że Kamil jest... bo no, poradzić sobie w takiej obsadzie, w takim składzie, jaki mieliśmy w tym roku na Tour de Pologne, to jego szóste miejsce było mega, mega wynikiem. No i to potwierdza dzisiaj, że ma ogromny potencjał, że tamten wynik nie był dziełem przypadku, tylko solidnej bardzo pracy. No zobaczymy, czy uda mu się utrzymać tą przewagę. 40 sekund to jest duży zapas, ciekawe co tam teraz z tyłu, czy jest, czy są jeszcze zawodnicy, którzy mają siłę na to, żeby pogonić, żeby zlikwidować ten odjazd, czy nie. Na pewno ma zawsze Serce Polski i Woster i chyba w zasadzie tylko te dwie drużyny mogą tam, pewnie będą robiły wszystko, żeby ten odjazd zlikwidować. Nie zadowolą się na pewno walką o drugie miejsce. A jednocześnie jak patrzę na Kamila Małeckiego, to przypomina mi się Tour de Pologne i samotny rajd tego niesamowitego 20-latka z Belgii, Remco Evenepoel. On jechał właśnie w takim stylu, zadziwiając cały kolarski świat. I teraz też tam było też takie najpierw 20-35 sekund, a potem ta przewaga urosła aż do minuty 48 sekund na mecie. Nowa fala wspaniałych kolarzy w tej chwili na tej górze wyścigowych pojedynków. Ależ walka Kamil Małecki w odpowiednim momencie zaatakował. To też trzeba mieć tego kolarskiego nosa, żeby ruszyć do przodu. Darek Skorupa. A więc, mili Państwo, Alan Banaszek odpadł od peletonu. Tymczasem atak Macieja Paterskiego. Mówiło się, że ten najaktywniejszy kolarz Tour de Pologne nie daruje, że tu właśnie podczas Mistrzostw Polski będzie zapisywał piękną historię w swojej karcie wielkich kolarskich osiągnięć. Maciek Paterski pędzi i chce dogonić Kamila Małeckiego. Jaka tam teraz różnica? Jest niewielka, jest maleńka, a chyba dopadnie. Może ta kamera nam dopadnie także i Kamila, i Macieja Paterskiego. I znów będziemy mogli powiedzieć, że mamy kolejnego wielkiego kolarza, którego dziś podczas Mistrzostw Polski stać było na niesamowite. Dziennikarze przy tym przekazie. Ależ się dzieje, niesamowite emocje. Maciek około 25 sekund nad peletonem i mają trochę więcej niż myślałem. To jest w tej chwili około 8 km do mety, ale no to wyścig jeszcze się nie skończył. Jeszcze się będzie wiele, wiele działo, bo ta dwójka, no 8 km to jeszcze jest trochę, a 25 sekund, no to nie jest to jakaś wielka przewaga, więc... No niewielka, my tu na stanowisku przeganiamy tą okrutną osę, która chce nas ukąsić, a żebyśmy nie chcieli chyba mówić, ale my już i osę przeganiamy i wszystko, znów wracamy głosami na trasę wyścigu, a więc Małecki i ten Maciek Paterski, ale tam z tyłu w peletonie znów zaczyna się niesamowity pościgowa rozruba. No, mili Państwo, zaczyna nam brakować nawet już
tchu i znów tam ktoś w tym peletonie chyba albo odpuścił, albo już nie dał rady, bo to z końcówki peletonu obrazek Maciek Paterski i Kamil Małecki. Ho, 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 ależ się tutaj dzieje. Jakie cuda, cudeńka, ile tam mamy. A więc Michał Gołaś, no wiedzieliśmy, że ten wilczur w kolarskim peletonie, on nie odpuści. On sobie przypomniał, że w Sędziszowie 8 lat temu na ziemi świętokrzyskiej był mistrzem Polski. Co to też był za wyścig, burza, oberwanie chmur i on wygrał tytuł mistrza Polski, a teraz ten kapitan, ten Wodzirej w ekipie najsłynniejszej, w ekipie Ineos, też nie odpuszcza, też atakuje. Tak, atakuje Michał Gołaś, tak jak powiedziałeś. No Michał wyczekał do końca, wyczekał, pewnie się tam nie angażował za bardzo w te pogonie różne, które musieli czynić, czy zawodnicy Mazowsza Serce Polski, czy Wostera. Dobrze wyścigi rozgrywa i Łukasz Wiśniowski, no bo był w tym pierwszym odjeździe, był w drugim odjeździe, ale też właśnie bardzo dobrze ten wyścig rozgrywa również Mazowsze Serce Polski, też mieli swoich zawodników w każdym odjeździe, też CCC. A Michał Gołaś, no profesor, o nim już mówiliśmy tyle dobrego przy okazji chociażby tego wyścigu w Ponferradzie, gdzie Michał Kwiatkowski wygrał, to Michał Gołaś tam był kapitanem, to Michał Gołaś dyrygował tym zespołem na trasie. To on mówił, co, kto i kiedy ma robić. No i wiadomo, wiemy, jaki był efekt końcowy. Michał Kwiatkowski został mistrzem świata, a tutaj no, dzieje się ciągle. Widzimy, że też nie ma spokoju w peletonie. No i zaczynają, co niektórzy, już dymy puszczać na końcu tego peletoniku. Już nie wytrzymują, a tam tych dwóch kolarzy, Maciej Paterski, Kamil Małecki, i Michał Gołaś kontry atakuje, a my szukamy wzrokiem, bo tam znów ten wąwozik pokonują i coraz bliżej do mety wyścigu. Ależ emocje, będziemy to powtarzać, to piękne słowo, bo to jednocześnie gwarancja, że wyścig o Mistrzostwo Polski przechodzi jako wyścig pełen wielkich kolarskich emocji do samego końca, do samej mety w Kazimierzy Wielkiej, do tego podjazdu i tego wielkiego, tutaj tej wielkiej bramy witającej mistrza Polski. No i nie było tutaj spokoju od początku, tak jak niektórzy przewidywali, że pewnie pierwsze 100 kilometrów przejadą sobie spokojnie, ale tutaj ściganie było praktycznie od drugiej rundy, już na drugiej rundzie poszły ataki i to tempo jest niesamowicie wysokie. Od ponad 100 kilometrów to jest takie ściganie godne mistrzostw Polski. Godne mistrzostwem Polski. I pamiętajcie, ci, którzy oglądają, którzy słuchają, jesteśmy na Poniedziu, jesteśmy w Świętokrzyskiem, gdzie jest pięknie, gdzie mistrzostwa są zorganizowane perfekcyjnie, gdzie jednocześnie wszystko tutaj gra, bo było deszczu trochę rankiem, a teraz słońce, błękitne niebo, cudowna pogoda i walka o tytuł mistrza Polski zaostrza się niesamowicie. Co to będzie niebawem? Co to będzie niebawem? Jeszcze nie wróżymy z kolarskich fusów, tylko wróżymy z mocy kolarskich nóg i tego tlenu, który mają kolarze w płucach. Andrzej, jak tam myślisz, jak przewidujesz? No, mamy informację, że jednak Kamil Małecki sam na czele peletonu, jednak Maćkowi zabrakło kilku metrów, żeby dogonić Kamila. No czasami tak bywa, już się wydawało, że już tam jest, że już go ma, a jednak te parę metrów czasami braknie i tak stało się w przypadku Maćka Paterskiego, który w tej chwili wisi pomiędzy Kamilem Małeckim a peletonem, tą grupką w zasadzie, bo ona za duża nie jest, która goni w tej chwili Maćka Paterskiego bardziej chyba niż może Kamila Małeckiego, bo on jednak
żeby dojechać, no dla niego, tak młodego zawodnika, który ma 24 lata, jest to pewnie kolejny wielki cel w karierze, zdobyć tytuł mistrza Polski, a tu Maciek Paterski dogonił w tej chwili Kamila Małeckiego. Też powoduje, że zawodnicy dodatkowo się męczą. 15 niesamowicie blisko. No, przypomina mi to ten słynny etap na Kryłackoje, kiedy Leszek Piasecki z Andrzejem Mierzejewskim też szli właśnie 7, 8, 10, 15 sekund przewagi i w tej chwili dokładnie tak jest tutaj w walce o tytuł mistrza Polski. Zobaczymy, czy Kamil Małecki i Maciek Paterski poradzą sobie z tym silnym peletonem, niesamowicie rozpędzonym za nimi. Łukasz Owsian, też zawodnik na co dzień ścigający się w wyścigach World Tour, bardzo dużo jest przyzwyczajony do dużych prędkości i do rywalizacji o najwyższą stawkę, także tu jeszcze się dużo dzieje. No zobaczymy, 10 sekund na tą chwilę, ta przewaga się zmniejsza, to jeszcze nie jest koniec wyścigu, tu idzie w tej chwili niesamowicie na przegięcie. Zobaczymy, czy Maćkowi Paterskiemu i Kamilowi Małeckiemu uda się ta akcja. Już są bardzo blisko mety, ale peleton nie zwalnia. Patrzmy, bo tam ten Maciek Paterski poniesie. Grupki chyba ich dopadną, a może stanie się kolarski cud i zobaczymy, czy Kamil Małecki da radę, czy Maciej Paterski da radę, bo to już jest to rondo bliziutko mety. To już jest bardzo blisko mety w tej chwili. No zobaczymy, 5 sekund to już jest nic w zasadzie, to myślę, że za chwilę ta dwójka będzie już w peletonie, no i będzie ciekawa rozgrywka, prawdopodobnie z tego zawodników zdecyduje się na kilometra może. No już widzimy, że to jest gdzieś kilometr do mety. Kilometr do mety, bo już ta czerwona bramka i za moment powitamy mistrza Polski na rok 2020. Czy jeszcze ten Kamil, czy jeszcze ten Maciek są na czele, ale widać tam ten peleton i są i walka o zwycięstwo i niesamowite Kamil. Chyba Stasiu Aniołkowski, chyba Stasiu. Stanisław Aniołkowski. Chyba, nie jestem pewien, tak. Ale... Stanisław Aniołkowski, mistrzem Polski. Niesamowity chłopak ten Stasiu. A ja muszę Państwu powiedzieć, postawiłem w ciemno na niego. W ciemno. I to taką kasę, że hej. Stanisław Aniołkowski, mistrzem Polski. No niesamowity był ten finisz i niesamowite było to zwycięstwo Stanisława Aniołkowskiego. Zmęczony Maciej Paterski, ależ finisz. Niesamowita walka, no ale o Stasiu Aniołkowskim wspominaliśmy, że to jest jeden z tych naszych największych talentów i on potwierdził dzisiaj kapitalny finisz, drugie miejsce również dla CCC, a trzecie Woster. Sylwester. Chyba wyglądał na Sylwka Janiszewskiego. No, chyba ale poczekaj. Sylwester Janiszewski. No, zobaczymy za chwilę, czy drugi nie był Łukasz Wiśniowski może, albo... Kamil Gradek, wielki chłop, na pewno któryś z tych wysokich zawodników. Ależ to był finisz. Jeszcze raz tutaj na tym podglądzie będziemy mieli tych kolarzy walczących o zwycięstwo. Z dużymi stratami przyjeżdżają następni zawodnicy, no ale to już jest olbrzymia strata do najlepszych kolarzy. No działo się dzisiaj bardzo dużo na wyścigu,
praktycznie od drugiej rundy. Cały dystans było ściganie na poziomie godnym mistrzostw Polski. No i sama ta końcówka, emocje niesamowite. Wydawało się już, że Kamil Małecki, Maciek Paterski mogą dojechać, ale jednak zostali dopadnięci, doścignięci przez peleton. No i ten finisz i Stasiu Aniołkowski. No ale taka drużyna właśnie, która jak CCC ma kilka różnych wariantów, ma kilku różnych sprinterów, więc mogą sobie pozwolić na to, żeby kilka tych wariantów przygotować, nawet jeśli nie udało się, jak widać, nie wiem, czy dojechał w pierwszej grupie Szymon Sajnok, no to mają drugiego, który też potrafi zafiniszować. No i tak się stało, tak? To jest to ściganie właśnie na tym poziomie wysokim z najlepszymi drużynami świata, na innych prędkościach, na dużych prędkościach. Oni są do tego przyzwyczajeni, także no dzisiaj emocje mieliśmy tutaj niesamowite. A na stanowisku komentatorskim witamy Dariusza Banaszka. Ponownie wspaniały wyścig, Darek, dzięki. Banaszek, telewizja nadawała, emocje sięgały zenitu, te ataki Banaszków były niesamowite, a wygrał Stasiu Aniołkowski od ciebie, przecież z Nowego Dworu Mazowieckiego. No, muszę powiedzieć Państwu, że płakać mi się chce, naprawdę płaczę ze wzruszenia, bo wygrał Stasiek, który 200 metrów od mojego domu mieszka, jego tata jest tutaj, z którym chodziłem do szkoły podstawowej, ale płaczę również jaką stworzyliśmy imprezę, jakie były emocje. Takich mistrzostw Polski jeszcze nigdy w historii nie było. No, przepiękna trasa zorganizowana przez Andrzeja Sypytkowskiego. No po prostu można porównać to z mistrzostwami świata. Wąska, holendersko-belgijska, emocje od samego startu. My stworzyliśmy ten spektakl. Muszę powiedzieć, że my walczyliśmy z CCC. Ekipa, która dopiero w tym roku powstała. Kilka miesięcy, można powiedzieć, temu, bo pandemia, tak? Pandemia nam pokrzyżowała wszystkim plany. Wspaniałe aktorstwo moich chłopaków. Norbert w pierwszych akcjach, Adrian później w drugich. Alan na samym końcu. No wykończył to Stasiu, no ale to ja naprawdę, to nie jest zawodnik CCC, to ja czuję, że to jest mój chłopak. Ja go tyle lat wychowywałem, jeździł pod opieką trenera Henryka Brożyny. No super, no wygrał najlepszy, ale zobaczcie Państwo, jaki to był wyścig w końcu. W końcu postawiliśmy się grupie CCC, która jednak jeździ w proturze, która ma inną nogę, ma twardszą. Noga jest bardziej wyścigana w proturowskich wyścigach. Więc to, co dzisiaj było, akcja za akcję, no niesamowite mistrzostwa Polski. Szacun dla organizatorów. Szacun dla Sypka za to, co zrobił. No a my co, do końca wierzyliśmy, że możemy ten medal zdobyć. Skończyło się czwartym miejscem. No ile ten razy te czwarte miejsce Boba, czyli Kuby Kaczmarka. No cóż, no taki jest sport. Ja myślę, że pokazaliśmy ten pazur, lwi pazur. Tutaj wspaniała relacja. Oglądaliśmy cały czas na wizji. Oglądaliśmy w samochodach tą relację waszą komentatorską, no pięknie prowadzona, profesjonalizm. Włodku, jesteś naprawdę już speakerem. Andrzej Piątek sobie świetnie też radził. Andrzej Bartosik, no mistrz nad mistrze. No stworzyliśmy piękny spektakl, stworzyliśmy piękny teatr dla naszych kibiców kolarstwa, no żeby tylko tak się to rozwijało. Szkoda tych ostatniego czasu, szkoda tych dwóch, trzech lat, ale wszyscy wiemy dlaczego, wiemy kto za tym stoi. Całe środowisko mi to mówi, całe środowisko wie, kto zrobił tak, że miało to tak wyglądać, że wypadło nam 3 lata z rozwoju polskiego kolarstwa. Ale trudno, pokornie odbudujemy to, tak jak dzisiaj odbudowujemy. No co... Tętno wali chyba teraz 140. Ale minimum. Cały czas ci serduszko pika w rytmie kolarskich sukcesów i tej wielkiej pracy dla polskiego kolarstwa, dla polskiego sportu, bo taki jest Dariusz Banaszek. Szacun, Darek, to co a jeszcze zobacz, telewizja Banaszek TV, no to tak, jest coś tak, niesamowitego. Wspólnie z Andrzejem Bartosikiem. Chcemy stworzyć taką profesjonalną telewizję, która będzie przekazywała ale nie zapomnimy również o juniorach, o wyścigach międzynarodowego kalendarza UCI.
i oczywiście Mistrzostwa Polski, to jest nasz plan, mamy cel. Piękną bitwę mieliśmy na Bitwie Warszawskiej, gdzie pokazaliśmy prawdziwe kolarstwo i z wozów transmisyjnych i kolarzom z całej Europy, jak się w Polsce ścigamy, jak organizujemy imprezy. A tu naprawdę szacun dla organizatorów, szacun dla pana burmistrza, szacun dla Sypka za to, co zrobił, bo trasa, tu wygrali najlepsi, a sprinterzy, Stasiu, no my może jakieś małe błędy popełniliśmy, bo Alan poszedł w akcję. Ale trudno powiedzieć. Być może powinien czekać do końca, bo jest świetnym sprinterem, ale na dzisiejszym dniu kolarstwo się nie kończy. My jesteśmy jeszcze, jesteśmy bardziej zmobilizowani. Mamy jeszcze taką większą powera do pracy. Powerek. Dużo do poprawy. Już za tydzień Mistrzostwa Polski Górskie, to będzie taki mini rewanż. Później jeszcze pełno wyścigów UCI. Walczymy, no przepiękne Mistrzostwa, słońce nam na wszystko koniec tutaj, błękit wyszło. Nieba. No cóż, taki jest sport, takie jest kolarstwo. Tak jak mówię, tylko my podjęliśmy rękawice i walki z CCC, jakby naszej grupy nie było. Pomyślcie Państwo, włączył się sprintera Pawła Franczaka, później włączył się Patera, który była szansa naprawdę, że zdobędzie tytuł mistrza Polski, bo jeszcze na 3 kilometry Maciej Paterski jechał z Kamilem Małeckim, a wiadomo, że jest dużo szybszym kolarzem od Kamila Małeckiego. Więc emocje były do samego końca. Też to grupie pomarańczowych, czyli grupie CCC nie pasowało. Też mieli do końca obawy i obgryzali paznokcie. Stało się tak, jak się stało. No, mistrzem Polski jest chłopak z Wólki Radzymińskiej. Jeszcze raz powtórzę, tam była Bitwa Warszawska. Tam dzięki tej Bitwie Warszawskiej nie mówimy dzisiaj po rosyjsku, tylko mówimy po polsku. Jesteśmy wolnym krajem i stamtąd jest właśnie Stasiek Aniołkowski. Mieszkał 300 metrów od moich synów, od Alana, bo razem mieszkaliśmy w jednym domu. Panie Darku, jeszcze raz gratulacje. Pan wyciągnął tą nową grupę. Mazowsze Serce Polski. Piękna grupa. Dzisiaj wszyscy przyjechali na metę. Przecież kolarze z innych grup spadali jak dorodne gruszki na... No tak, mieliśmy kilku w decydującej rozgrywce. Mieliśmy bodajże naszych 7 zawodników. Zostało tam 15-18 chłopaków, więc mamy tą moc. Chłopaki się sprężyli. Na pewno będą teraz smutni. Na pewno zaraz do nich pójdę, będę ich pocieszał. No jakieś słowa otuchy, bo wiadomo, chcieliśmy zdobyć medal, chcieliśmy zdobyć koszulę mistrza Polski. Nie udało się, ale udało się naprawdę następny etap rozwijać polskie kolarstwo i rozwijać naszą grupę. Cieszę się naprawdę ze zwycięstwa Stasia. Przed chwilą całowałem się, znaczy objąłem się, nie całowałem, żeby moja żona pewnie ogląda. Objąłem się z jego mamą, bo tu jest na mecie, płacze. Cieszyła się bardzo. No super, no mamy mistrza Polski z Wólki Radzymińskiej. No cóż, cieszymy się bardzo. No właśnie, my wszyscy się cieszymy, że właśnie kolejna impreza, w której uczestniczy Mazowsze Serce Polski, do której się pan przyłożył do zorganizowania tego widowiska, bo przecież to widowisko szło na cały świat. Początkowo oglądało tylko nas niewiele osób, a później okazało się, że kilka tysięcy. Pewnie na koniec, jak zobaczycie tą analitykę, to okaże się, że oglądało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, osób, kibiców, fanatyków kolarstwa. To dla nich właśnie robiliśmy ten spektakl, dla nich były te mistrzostwa. I wiadomo, w jakim czasie się znajdujemy, w czasie COVID-u, w czasie pandemii. Nie wszyscy mogli tu przyjechać, niektórzy chodzą w maseczkach. To jest taki sezon, musimy się do tego dostosować. No cóż. Ale panie Darku, pan podejmuje wezwania, których nikt się nie podejmuje. Mianowicie tutaj zrobić transmisję wokół Kazimierzy Wielkiej, gdzie nie ma właściwie zasięgu internetu, gdzie trzeba wszystko postawić. Pan postawił, żeby to zrobić. Rwały się tam momenty, że w niektórych momentach nie było internetu, ale pozostała część wspaniale pokazana. I to jest pana zasługa. No tak, no dlatego mówię, tworzymy tą telewizję. Chcielibyśmy, żeby dzięki temu w jakimś procencie rozwijać polskie kolarstwo. Takie były zamierzenia już kilka lat temu, żeby w Polskim Związku stworzyć taką telewizję. Dzięki temu promować kolarzy, dzięki temu promować grupy kolarskie. Dzięki temu, jak będziemy promować grupy kolarskie, będzie więcej sponsorów do kolarstwa. Dzięki temu dzieci, młodzież będą chciały w tych grupach jeździć. Wtedy dzisiaj by to zupełnie inaczej wyglądało. Niestety ktoś sobie manią wyższości ubzdurał coś takiego, że
że jest najlepszy, najpiękniejszy, najbogatszy i naj. No i niestety przez to przegraliśmy. No, nawet przykładem jest to świetny komentarz Andrzeja Piątka, który jest z nami, jest w środowisku. Mamy mocne środowisko kolarskie, które jest razem, jesteśmy wspólnie. Będziemy rozwijać to nasze kolarstwo kochane. Panie Darku, tak trzymać. Życzę, żeby panu nigdy nie zabrakło tej energii. Będziemy podsycać, żeby panu szło jak najlepiej. Wszystkiego najlepszego i gratuluję tych mistrzostw. Super relacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję państwu. Teraz czekamy. Za chwilę będzie dekoracja, ale to musimy się przenieść na inne miejsce. Także chwila przerwy.